Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Zaczynam webinar Empatia w biznesie, trzeci wymiar komunikacji. Ja nazywam się Izabela Chojnacka-Naskręt i mam ogromną przyjemność podzielić się z Państwem moją wiedzą, doświadczeniem w tymże obszarze. Widzę, że jesteście, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że jesteście też Państwo tak licznie. Myślę sobie, że to jest bardzo ważny obszar w naszej codziennej pracy, bo my do pracy przychodzimy nie tylko z naszym ciałem i naszym umysłem, ale także z emocjami. Jesteśmy ludźmi i empatia jest niezwykle ważna w naszym codziennym życiu, no i też w biznesie, bo pamiętajmy o tym, że życie prywatne i życie zawodowe przenikają się nawzajem i są bardzo blisko siebie. Na potrzeby tego wydarzenia zrobiłam ankietę na LinkedInie i bardzo się cieszę z jej wyników, bo pytanie było, czy warto być empatycznym w pracy. I drodzy Państwo, 64% osób, które wzięły udział w ankiecie, a było tych osób 74, powiedziało, że tak, zdecydowanie warto być empatycznym w pracy. 34 osób ma pewne wątpliwości, uważa, że czasami tak, a czasami nie. A 3% powiedziało, że nie warto. Bardzo mnie cieszą te wyniki i bardzo mnie cieszy też Państwa obecność i to, jak wspomniałam, bardzo ważny temat. Kilka słów o mnie, bo jeszcze się nie przedstawiłam. Jestem certyfikowaną trenerką, konsultantką biznesu, współpracuję z Outcome Akademia. Empatia to jeden z moich ulubionych, przyznam szczerze, tematów szkoleniowych. Jestem też certyfikowanym coachem mocnych stron. Pracuję w oparciu o psychologię pozytywną. Mam background HR-owy. Przez wiele lat pracowałam w wewnętrznych działach personalnych. I rozwój to obszar, który mnie szczególnie zainteresował i stąd też postanowiłam związać się z nim bardziej i dzisiaj prowadzę swoją działalność, no i szkole. Tak jak spojrzycie na moje talenty Galupa, no to na pierwszym miejscu jest empatia, więc to nie przypadek, że dzisiaj tutaj prowadzę ten webinar. No a później uczenie się, optymista, rozwijanie innych i czar. I tak jak Państwo być może kojarzycie talenty Galupa, no to wiecie, że te talenty, jeżeli są rozwijane i pracujemy nad nimi, no to możemy je przekuwać w nasze mocne strony. Natomiast no, te talenty mogą też być dla nas trudne i empatia, mimo że jest fantastyczną cechą, no to też może nam przysparzać pewnego rodzaju trudności i o tych trudnościach też za chwilkę powiem. Trochę tutaj macie takich zdjęć moich, prywatnie uwielbiam podróże, uwielbiam też fotografować, mieszkam w Warszawie, no to tak, taką. No i jestem pasjonatką wspierania w rozwoju, więc tutaj wierzę, że trochę Was zarażę tą moją pasją i też wierzę, że zainspiruję. No takim moim celem jest, żebyście wyszli z tego webinaru i mieli ochotę zgłębić temat, może zapisać się na jedno z naszych szkoleń, właśnie Empatia w biznesie, pierwsze już pod koniec sierpnia. No i króciutka agenda, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Opowiem troszeczkę o tym na początek, jaki jest współczesny świat. Być może, że słyszeliście już o akronimie WUKA albo o akronimie BANI. Później przejdę do tego, czym jest empatia, czym nie jest. Zaprezentuję tutaj też film, który bardzo ładnie pokazuje właśnie, czym empatia nie jest. No i później też przejdziemy do zastosowania empatii i też inteligencji emocjonalnej w biznesie, jakie korzyści z tego wynikają, pokażę też badania. No i w dużej części naszego dzisiejszego spotkania opowiem, jak na co dzień stosować empatię w biznesie i jak ją rozwijać, bo to też bardzo ważne, jaki jest najważniejszy temat związany właśnie z empatią. Przechodzimy w takim razie do tematu naszego współczesnego świata. Ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy dzisiaj, jest rzeczywistością bardzo złożoną i skomplikowaną i niepewną. Od jakiegoś czasu już mówimy o świecie WUKA,
angielskie słowa volatility, uncertainty, complexity i ambiguity, czyli świat zmienny, świat, w którym trudno jest przewidzieć pewne zdarzenia, w którym cały czas coś się dzieje, świat bardzo złożony i niejednoznaczny. No i tutaj mam pierwszą zagadkę dla Państwa. My przez miesiąc dostajemy taką ilość różnego typu informacji, jak nasi dziadkowie, jak sądzicie? No oczywiście nasi dziadkowie umownie, no bo jesteśmy też w różnym wieku, domyślam się. Natomiast jak sądzicie, my przez miesiąc tyle informacji, jak nasi dziadkowie przez. Zapraszam tutaj do podzielenia się. Lubię mieć kontakt z uczestnikami. Dzisiaj nie możemy sobie porozmawiać, ale mogę was poczytać, więc zapraszam do tego, żeby podzielić się swoimi pomysłami na tą zagadkę. Tak, widzę odpowiedzi. Rok, dwa lata, całe życie. Pięknie, Honorata. Całe życie. Dokładnie tak. Nasi dziadkowie dostawali przez całe życie taką ilość informacji, jak my przez jeden miesiąc. Zatem zobaczcie, jak trudnej i złożonej rzeczywistości funkcjonujemy. Od czasu wybuchu pandemii mówimy o jeszcze jednym akronimie, który ma bardziej ludzki wymiar, bo mówi o kruchości i o lęku. I trzeba przyznać, że i pandemia, i wybuch wojny dały nam mocno w kość. Mamy w tej chwili bardzo dużo przypadków wypalenia zawodowego, dużo też sytuacji, gdzie mamy do czynienia z depresją. W ubiegłym roku 70%, nie, przepraszam, w 2021, to są badania Nacional Nederlanden z 2021 roku, 70% polskiego społeczeństwa miało objawy wypalenia zawodowego. Także zobaczcie, jak to poważny problem. Oczywiście objawy, nie jest diagnozowane wypalenie, no bo też pamiętajmy, że wypalenie diagnozuje specjalista, lekarz. Zatem czasy bardzo trudne, no i my jesteśmy w tym wszystkim też w naszym biznesie, w naszej codziennym życiu zawodowym i prywatnym, z naszym lękiem, z naszą kruchością. No i tutaj przychodzi oczywiście w odpowiedzi empatia, która jest niezwykle, niezwykle ważna, niezwykle istotna kompetencja też na nadchodzące czasy. Tak jak wspomniałam, wiele zmian, które nas otaczają i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. No i zobaczmy, krzywa zmiany, być może znacie ten wykres, a być może nie. W zasadzie większość zmian przebiega właśnie tak jak ta krzywa, gdzie ewidentnie spada efektywność naszej pracy w momencie, kiedy my doświadczamy jakiejś zmiany. Na początku wypieramy tą zmianę, zaprzeczamy jej, później stawiamy pewnego rodzaju opór. Zobaczcie, jak dużo różnych emocji się pojawia w trakcie. Potem zaczynamy się orientować, że co z tego, że będziemy tutaj się buntować, jak zmiana po prostu przyszła i trzeba ją zaakceptować, nie mamy innego wyjścia, zaczynamy ją powoli na początku akceptować, no i potem adaptujemy się do tej zmiany i pojawiają się już takie przyjemniejsze emocje związane z tą zmianą. No i tak jak wspomniałam, no to co stałe w tej naszej rzeczywistości to zmiana, stąd też tak bardzo ważna jest empatia, ale nie tylko empatia. Bo jak Państwo myślicie, jakiego rodzaju kompetencje są tymi najważniejszymi kompetencjami, które się najbardziej teraz będą sprawdzać i sprawdzają się już? Domyślam się, że trochę mamy też HR-owców w pokoju naszym webinarowym, więc też jako HR-owka zapytam HR-owców, na jakie kompetencje najbardziej zwracać uwagę, rekrutując ludzi. Co w waszym odczuciu w tej chwili najbardziej się będzie sprawdzać i już się sprawdza, jakiego rodzaju umiejętności, jakiego rodzaju kompetencje, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym przed chwilką powiedziałam. Sprawność uczenia się, cudownie, Aleksandra, umiejętność dostosowania się, cudownie, inteligencja emocjonalna, brawo Natalia, nastawienie na zmianę, elastyczność, to są dokładnie te kompetencje, no idealnie, Honorata. Bardzo Wam dziękuję za te głosy, zatem no ja akurat tutaj na podstawie badań znalazłam cztery takie, jak umiejętność właśnie adaptacji, otwartość na zmiany, gotowość do nabywania wiedzy, no bo świat się bardzo zmienia, technologia wchodzi w zasadzie do wszystkich obszarów naszego życia,
No i bez gotowości do nabywania wiedzy jest nam niezwykle trudno w naszym życiu i prywatnym, i zawodowym. Innowacyjność to jest też element, który buduje przewagę konkurencyjną firm na rynku. No i oczywiście pozytywne podejście do rozwiązywania problemów. Tutaj można powiedzieć o dwie kompetencje w jednym punkcie zawarte. No i punkt czwarty, ten dla nas dzisiaj najważniejszy, czyli inteligencja emocjonalna, a w tym empatia. Mówi się o tym, że empatia jest kompetencją przyszłości menadżerów. No i tym samym też inteligencja emocjonalna. Też od jakiegoś czasu już funkcjonuje takie podejście, że jakiś czas temu mówiliśmy w biznesie o mięśniach przede wszystkim i najistotniejsze były mięśnie w kontekście ludzi. Tu możemy sobie przypomnieć czasy Ziemi Obiecanej, fabryk chociażby w Łodzi właśnie i tego, że ten człowiek, najważniejsze, żeby stał przy taśmie i żeby te mięśnie odpowiednio pracowały. Potem przeszliśmy do ery umysłu i ta era umysłu cały czas funkcjonuje w wielu firmach w Polsce, ale też i myślę, że poza Polską. Natomiast wchodzimy do ery serca. Jak prowadzę szkolenia, to w momencie, kiedy omawiam właśnie tą koncepcję, wiele osób się dziwi, ale jak to era serca? No tak, drodzy Państwo, właśnie tak, dlatego ta empatia też jest tak ważna. Biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy, że współczesny człowiek to człowiek, który jest pełen lęku właśnie, kruchości. Empatia jest niezwykle istotna i to podejście właśnie w kontekście tego serca, bycia blisko drugiego człowieka, bycia z uwagą obok drugiego człowieka, to jest niezwykle ważne podejście. No i cóż, idziemy dalej i przechodzimy już do naszego tematu, do empatii. Czym jest empatia, a czym nie jest? No i tutaj też jestem ciekawa, jakie są Państwa tutaj skojarzenia ze słowem empatia. Z czym Wam się kojarzy to słowo? Możecie zapisać też na czacie, zachęcam gorąco. Jako że czasami rozumiemy empatię, no różnie, jest też sporo mitów związanych z empatią. Spotykam się bardzo często na swoich szkoleniach z takim podejściem, że empatia to słabość, jak będę empatyczna, to mi wejdą na głowę, to mi się nie opłaca. Ostatnio uczestniczka też zapytała wprost, ale czy tak naprawdę to koniecznie trzeba tą empatię rozwijać? Słuchajcie, nic nie trzeba, my jesteśmy wolnymi ludźmi, my decydujemy, jeżeli nie mamy ochoty nad nią pracować i w ogóle pochylać się nad tym tematem, to wcale nie trzeba, natomiast pamiętajmy o tym, że empatia buduje porozumienie z drugim człowiekiem, no, które jest oczywiście kluczowe w biznesie i, no, i bez tego porozumienia jest bardzo, bardzo trudno, sami doskonale wiemy. Więc nie trzeba, ale warto. No i widzę pierwsze tutaj stwierdzenia, wczuwanie się w położenie drugiego człowieka, super. Umiejętność, zrozumienie, otwartość na drugiego człowieka, tak. Co tutaj jeszcze mamy? To się mi przeskoczyło, więc widzieć drugą osobę i jej potrzeby, cudownie. Tutaj Kamila pisze już o takim podejściu właśnie związanym z komunikacją bez przemocy, o którym też będziemy dzisiaj mówić. No tych sposobów definiowania empatii jest wiele. Mówimy o tym, że to jest współodczuwanie, po angielsku compassion. Współodczuwanie nie oznacza, że to wchodzimy w emocje drugiej osoby, ale jesteśmy bardziej obok i towarzyszymy jej w tych emocjach. Ale to, co właśnie Kamila napisała, widzieć drugą osobę. Tak, Ewa też napisała współodczuwanie, super. Dobrze, przesunę się tutaj, nie wszystkie te wasze komentarze widzę. No właśnie, Anna napisała, czy empatia poznawcza, czy emocjonalna i za chwilkę przejdziemy do tego rozróżnienia. Na razie jestem ciekawa waszego też podejścia. Zrozumienie innego człowieka, zdecydowanie tak. Słuchajcie, mi najbliższa jest definicja Marshalla Rosenberga z książki właśnie Komunikacja bez przemocy. A mianowicie empatia to pełne szacunku, rozumienie cudzych doświadczeń. Czyli jestem obok drugiej osoby, towarzyszę jej,
No i robię wszystko, żeby zrozumieć to, że z czymś się zmaga, że ma pewne emocje, że ma jakąś trudność, czyli po prostu jestem obok. Nie wchodzę w te emocje, choć no jeden z rodzajów empatii jest o takim właśnie wchodzeniu, więc za chwilkę do tego przejdziemy. Natomiast zapraszam Was do obejrzenia filmu o empatii autorstwa Brené Brown. Ja bardzo lubię Brené Brown, domyślam się, że tutaj też mamy osoby, które Brené kojarzą. To jest amerykańska psycholożka, autorka wielu książek bardzo ciekawych, zajmuje się właśnie między innymi empatią, ale też i odwagą, też wrażliwością i taką emocją jak wstyd. I w moim odczuciu filmik, który za chwilkę pokażę z jej właśnie wystąpieniem, no w pełni oddaje też to, czym empatia jest, a czym nie jest, bo czasami my mamy takie poczucie, że warto doradzić, będąc obok tej drugiej osoby, że czasem warto może rozweselić kogoś, kto jest smutny, no ale to nie jest o empatii. Zatem zapraszam Was do obejrzenia filmu. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, calm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Czym empatia jest, a czym nie jest na podstawie tego filmu? Na co zwróciliście szczególną uwagę, co tutaj szczególnie zapadło Wam w pamięć po obejrzeniu tego filmu? Czym empatia jest, a czym nie jest? Szukanie pozytywnych stron problemu, bycie przy drugiej osobie, połączenie, zdecydowanie tak, słuchajcie, o tym jest empatia i tutaj Natalia jak najbardziej. Po prostu bycie bez udzielania rad, dokładnie jest tak jak Ewa pisze, wysłuchanie, po prostu bycie i wysłuchanie, nie ozłacanie, tak, nie silver line, dawanie rad to na pewno nie jest to. Super,
zwróciliście uwagę na faktycznie bardzo ważne kwestie. Brené Brown mówi o przyjmowaniu perspektywy drugiej osoby, o trochę takim wchodzeniu w buty. Rozśmieszanie na siłę to na pewno nie jest o empatii. Bycie z, nie obok. Bycie z, nie obok, czyli bycie z uwagą, taką pełną na tą drugą osobę. Zdecydowanie tak. Nieosądzanie, tam też pada takie stwierdzenie, że to cztery elementy. Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby, nieosądzanie, rozpoznawanie emocji tej drugiej strony, no i mówienie o tym, jakie emocje widzę. I o tym też za chwilkę będziemy mówić. No bardzo ważne jest też uważne słuchanie. Być może jesteście rodzicami i być może kiedyś mieliście w rękach taką książkę, co robić, żeby dzieci mówiły, albo i co mówić, żeby dzieci słuchały. Co mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać, żeby dzieci mówiły. O, taki chyba jest ten tytuł. No i tam bardzo wyraźnie jest powiedziane, że po prostu wystarczy być z uwagą, poświęcić dziecku 100% uwagi i ono jak przychodzi, to bardzo często nie chce jakiejś rady, chce być po prostu wysłuchane, chce, żeby zwrócić na nie pełną uwagę. Jak już zwrócimy tą uwagę, wystarczy czasem tylko powtórzyć to, co ta druga strona mówi, no to rozwiązanie bardzo często przychodzi samo. Nie wchodzenie w stan emocjonalny drugiej osoby. No właśnie. No i tutaj bardzo dziękuję za to spostrzeżenie, Aniu, ponieważ przechodzimy właśnie do dwóch rodzajów empatii. Po pierwsze jest to empatia poznawcza, a po drugie empatia emocjonalna. Ta poznawcza to empatia, nad którą można pracować i nawet jeżeli komuś się wydaje, że jest pozbawiony empatii, że nie ma tej empatii wysoko w tych talentach Gallupa, to nad empatią poznawczą można pracować i można rozwijać ją w sobie, więc można pracować nad umiejętnością właśnie wchodzenia, jakby stawiania się na miejscu tej drugiej osoby i widzenia perspektywy tej drugiej osoby. Empatia emocjonalna to bardziej właśnie o tej umiejętności wchodzenia, czyli jeżeli ja mam tą empatię emocjonalną, to ja wchodzę na przykład do pomieszczenia i ja wręcz czuję, że ktoś jest w złości na przykład, albo że ktoś jest w smutku. No i tutaj jest właśnie to niebezpieczeństwo. Wchodzenia właśnie głębokiego w te stany emocjonalne tych innych osób i tutaj potrzebujemy bardzo być uważni na tą kwestię, no bo to nie jest dla nas dobre. Emocje drugiej strony są emocjami drugiej strony. My możemy być blisko, możemy wysłuchać, natomiast no, wchodzenie w to nas nie wspiera po prostu. I tutaj zdecydowanie warto mieć na ten element baczenie. No i jak byście zajrzeli do Wikipedii i zobaczyli, jaka tam jest definicja empatii, to dokładnie o tym właśnie traktuje ta definicja, czyli po pierwsze zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób i tutaj mówimy o empatii emocjonalnej, no i umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość, to empatia poznawcza. No i teraz, jeżeli ktoś wam powie, ja nie mam empatii w ogóle, zostaw mi, ja w ogóle nie umiem, no to możemy powiedzieć, możesz się tego nauczyć, empatii poznawczej możemy się uczyć i możemy nad nią zdecydowanie pracować. Kasia napisała, że moje dzieci czasem za dużo mówią. No właśnie, właśnie, właśnie. To tak jest, że czasem nam brakuje gdzieś tam tej cierpliwości. I no, ale też słuchajcie, jesteśmy ludźmi. Trzeba sobie dawać łagodność i nawet jeżeli czasami mamy takie poczucie, że już nie mam siły wysłuchiwać tego, co moje dzieci mówią, bo bardzo dużo mówią, no to też warto mieć w tym momencie empatię dla siebie. Idealnie w slajd się nam trafiła empatia dla siebie, czyli jeżeli ja mam skłonności do wchodzenia właśnie w te emocje tej drugiej strony, odczuwania tych emocji, przeżywania ich, bo czasami tak głęboko wchodzimy, że jest nam faktycznie no, trudno z tego wyjść, no to tutaj kłania się właśnie empatia do siebie. I tą empatię do siebie też można ćwiczyć i też pod koniec będę mieć tutaj kilka wskazówek, a nawet ćwiczenie, jak zdążymy, jak tą empatię do siebie właśnie ćwiczyć. No bo słuchajcie, tak jak z tymi maskami w samolocie, jak wsiadamy do samolotu i są instrukcje na początku, jak spadnie ciśnienie w kabinie, no to wypadną maski tlenowe, no i w pierwszej kolejności
Komu trzeba założyć maskę? Sobie czy osobie, z którą podróżujemy? Czy to dziecku, czy jakiejś starszej osobie? Sobie, oczywiście, że tak, Edyta. Zaczynamy od siebie, więc trudno jest obdarzać innych empatią, jeżeli nie mamy empatii do siebie. No a tak jak wspomniałam, jeżeli mamy tę empatię rozwiniętą i mamy tendencję do wchodzenia właśnie w emocje drugiej strony, no to empatia do siebie jest tutaj podstawą. Tak naprawdę empatia do siebie jest podstawą w każdej trudnej sytuacji, której doświadczamy, czy to w pracy, czy w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, kiedy pojawiają się emocje. No i za chwilkę też będziemy mówić o tym, jak sobie z tym radzić. Natomiast empatia jest częścią większego pojęcia, jakim jest inteligencja emocjonalna. No mówimy o tym, że inteligencja ta racjonalna, popularny IQ nie wystarcza do tego, żeby dobrze sobie w życiu radzić. No i oczywiście to dobre radzenie sobie w życiu dla każdego z nas może oznaczać zupełnie coś innego. Dla kogoś może to być po prostu zdrowa, szczęśliwa rodzina, dla kogoś jeszcze rozwój ciągły przez całe życie, dla jeszcze innej osoby jakieś kwestie materialne albo wysoka pozycja w organizacji, albo pozycja eksperta. Także każdy z nas może to spełnienie inaczej odbierać. No i mówimy o tym, że tutaj ku temu spełnieniu pomagają właśnie nie tylko inteligencja racjonalna, ale może nawet przede wszystkim emocjonalna. I to pojęcie spopularyzował Daniel Goleman, autor książki Inteligencja emocjonalna i popularyzator całej tej koncepcji. Sama koncepcja powstała już trochę wcześniej, około 1990 roku w Stanach Zjednoczonych. Tam John Mayer i Peter Salovey przeprowadzili pierwsze badania na ten temat i wprowadzili to pojęcie, które później właśnie było przez Golemana spopularyzowane. No i elementy inteligencji emocjonalnej według Golemana to samoświadomość i to tak naprawdę najważniejsza kompetencja związana z inteligencją emocjonalną, czyli umiejętność rozpoznawania naszych własnych emocji, adekwatna samoocena, wiara w siebie, samokontrola, która pozwala nam panować nad naszymi emocjami, być też sumiennymi, odpowiedzialnymi. No bo na przykład jak dostajemy maila, który nam podnosi ciśnienie, na pewno dostajecie od czasu do czasu takie maile. Co wtedy robicie, jak dostajecie takiego maila, który podnosi mocno ciśnienie? Zaraz sprawdzę, czy macie samokontrolę rozwiniętą. Czekam, aż mi spadnie. Grzegorz, super. Liczę do 10, oddycham. Świetnie, świetne sposoby. To, czego nie robię, to nie odpisuję od razu, prawda? Stoję od biurka i spaceruję, Ewa. Świetny pomysł. Można też robić nic, po prostu. Zamykam oczy, idę na balkon, świeże powietrze. To jest też świetny sposób. Piszę odpowiedź, której nie wysyłam. Tak, tak. To też jest świetny sposób. Piszę różne tam słowa się mogą pojawić w tej odpowiedzi, nacechowane emocjonalnie, a potem na przykład tą odpowiedź wrzucam do kosza. I o tym jest samokontrola. Zatem gratuluję Wam. To znaczy, że macie tą samokontrolę rozwiniętą, że panujecie nad emocjami. Macie też samoświadomość, no bo wiecie, że jesteście pod wpływem emocji, czujecie to i że to nie jest dobry pomysł, żeby od razu na tego maila odpowiedzieć. Jest jeszcze motywacja i tutaj zaangażowanie, automotywacja, optymizm, inicjatywa i oczywiście umiejętności społeczne związane z relacjami z drugim człowiekiem. No i oczywiście jest nasza empatia, czyli rozpoznawanie emocji u innych, tak tutaj definiuje ten element inteligencji emocjonalnej Goleman. I o ile nad inteligencją racjonalną, słuchajcie, pracować w zasadzie nie można, ona mniej więcej została przez całe życie, o tyle nad inteligencją emocjonalną możemy pracować, możemy ją sobie rozwijać i tym bardziej możemy rozwijać empatię, tutaj się już powtarzam, ale też chcę Was zachęcić do tego, żeby właśnie pochylić się też nad tą kompetencją. Tak. No i idziemy dalej, drodzy Państwo, i przechodzimy już bardziej do tej strony biznesowej, bo można by zapytać, no dobrze, no okej, ale po co? Po co w ogóle po co mi ta empatia w biznesie? No po to, żeby właśnie mieć lepsze porozumienie z innymi, żeby wzmacniać relacje w zespole, żeby łapać taką szerszą ludzką perspektywę, widzieć więcej, bo tak jak mówiliśmy, to trzeci wymiar komunikacji, czyli widzimy więcej, głębiej, szerzej, zwracamy uwagę na uczucia i potrzeby drugiej strony.
No, Brené Brown mówiła o tym, żeby powstrzymywać się od oceniania. My to ocenianie mamy wpisane po prostu w nasze DNA. Już od najwcześniejszych lat jesteśmy oceniani w szkole oceny. W pracy też jeszcze cały czas funkcjonują systemy ocen, których jestem zdecydowaną przeciwniczką, natomiast one jeszcze są. No i wszędzie ta ocena, prawda? Więc to nie jest coś, co dobrze na nas wpływa i co buduje porozumienie między nami. Jeżeli jesteśmy empatyczni, no to też mamy większą efektywność w pracy, zdecydowanie. Jesteśmy w stanie pełniej korzystać z zasobów organizacji, no i to wszystko też ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa i atmosferę w firmie. Swego czasu Google przeprowadził u siebie taki projekt, Arystoteles, być może słyszeliście. Badano zespoły projektowe właśnie w Google i sprawdzono, które zespoły odnoszą sukcesy, które sobie świetnie radzą. No i czym wyróżniają się te zespoły na tle innych? I tam między innymi właśnie wyszło, że te zespoły, które odnoszą największe sukcesy w Google, to są osoby i zespoły, które mają duże poczucie bezpieczeństwa właśnie psychicznego, które czują się dobrze w zespołach, czują się bezpiecznie. Zatem no, ewidentnie jest przełożenie, prawda, empatii na skuteczne działanie i na sukcesy, jakiekolwiek by one nie były. Badanie Catalyst amerykańskiej organizacji non-profit wspierającej kobiety w prowadzeniu działalności z 2021 roku bardzo wyraźnie pokazuje, że pracownicy, którzy mają empatycznych szefów, są zdecydowanie bardziej innowacyjni niż ci, którzy właśnie takich empatycznych szefów nie mają. Podobnie jest z zaangażowaniem w pracę, tutaj 76% do 32%. Inkluzywność, 50% osób, które właśnie mają empatycznych szefów twierdzi, że ich pracy, miejsce pracy jest inkluzywne versus 17% tych, którzy empatycznych szefów nie mają. No i podobnie 86% osób z empatycznymi szefami ma poczucie, że dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o łączenie pracy z życiem osobistym. Zatem warto mieć empatycznych liderów, warto być samemu empatycznym, bo to ma ogromny wpływ właśnie na innowacje, zaangażowanie, inkluzywność i łączenie pracy z życiem osobistym. No, tak jak mówiliśmy, innowacyjność niezwykle istotna kompetencja, która daje też przewagę konkurencyjną na rynku. No i co my tak naprawdę z tą empatią możemy zrobić w biznesie? No, do codziennej komunikacji jak najbardziej możemy ją stosować i współpracy i za chwilkę będę Wam też pokazywać, jak to można robić, jak to ćwiczyć i jak stosować. Rozwiązywanie problemów i konfliktów, przekazywanie informacji zwrotnej, no i projektowanie rozwiązań dla klientów, bo też pokażę Wam tutaj metodę, być może znacie jedną z metodyk agile'owych, która opiera się właśnie na empatii. Zatem przechodzimy właśnie już do tego modułu, jak stosować i rozwijać empatię. I pierwsza kwestia, o której chciałam Wam opowiedzieć, no to rozpoznawanie i nazywanie emocji. Niezwykle ważna kwestia, no bo tak naprawdę ważne to jest, żebyśmy rozpoznawali i nazywali emocje u innych osób, ale przede wszystkim też umieli to robić ze sobą, czyli też, żeby się na chwilkę móc zatrzymać i powiedzieć, zadać sobie pytanie, to z czym ja teraz jestem, co jest we mnie żywe. To jest właśnie takie też pytanie, do którego zachęcał no nieżyjący już Marshall Rosenberg i do którego też zachęca cała koncepcja porozumienia bez przemocy. Co jest w tobie żywe? Co jest w tobie teraz? No i tutaj mam dla Was taki krótki quiz, quiz związany też z inteligencją emocjonalną, można powiedzieć, że krótki test na inteligencję emocjonalną. Jestem przekonana, że go zdacie, tak jak tutaj już czytam Wasze komentarze, to też widzę, że Wasza wiedza o empatii, inteligencji emocjonalnej jest naprawdę duża. Zatem jaka to emocja, drodzy Państwo, co my tutaj mamy na ilustracji? Oczywiście możemy mieć różne postrzeganie takiej emocji, bo każdy z nas jest inny. Przyjemne zaskoczenie, radość, tak. To jest radość, można też się tutaj dopatrzeć pewnego rodzaju zaskoczenia przyjemnego. Kolejna emocja. Jaka to będzie ta emocja? Kolejna. Kolejna.
Tak, tutaj padają komentarze jak najbardziej trafne. Złość. Zdecydowanie to złość. Brawo. I kolejna emocja. Zdziwienie, tak jest. Zdziwienie, zaskoczenie. Jeszcze jedna. No pięknie u Was z inteligencją emocjonalną, rozpoznawaniem stanów emocjonalnych innych osób po twarzach. I co my tutaj mamy? Strach. Brawo, Natalia, zdecydowanie strach. Joanna, jak najbardziej. I kolejna emocja. Ta czasem, tak, zdegustowanie, obrzydzenie, to jest dokładnie to. I ostatnia, którą mam dla Was, jeśli chodzi o zagadkę, smutek. Bardzo dziękuję, jak najbardziej to jest smutek, brawo Wy. I w ten sposób pokazałam Wam sześć podstawowych emocji Paula Ekmana. Paul Ekman, amerykański psycholog, który w zasadzie ogromną część swojego życia właśnie poświęcił na badanie emocji. On pracował z twarzami, z mimiką ludzką i właśnie na podstawie jego pracy powstała koncepcja sześciu podstawowych emocji Paula Ekmana. Paul Ekman jest dzisiaj już bardzo taką osobą w podeszłym wieku, chyba w tym roku skończy 90 lat, albo jakoś jest blisko bardzo. Natomiast no, jego praca jest tutaj bardzo istotna też dla kwestii emocji, właśnie rozpoznawania emocji, empatii. No i tak jak tutaj patrzycie na to zestawienie i pomyślicie o dwóch grupach emocji, no bo emocje nam się kojarzą tak w dwóch grupach, prawda? My jako trenerzy tutaj jesteśmy uczeni, żeby nie mówić, że są emocje pozytywne i negatywne, tylko żeby mówić, że to są przyjemne i nieprzyjemne. Dlatego, że wszystkie emocje są dla nas bardzo ważne, a my jednak gdzieś tam w naszym procesie wychowania byliśmy często uczeni tego, że złość piękności szkodzi, prawda? Albo chłopaki nie płaczą, i my te emocje często z siebie gdzieś tam chcemy od siebie odsunąć, nie chcemy ich odczuwać, natomiast no, one niosą często niezwykle ważne informacje, dlatego też ważne, żeby je odczuwać, właśnie, żeby je przeżywać. I stąd też mówimy o przyjemnych i nieprzyjemnych. Tak, przyjemne i trudne, Ewa, super, to jest bardzo fajne też podejście właśnie, żeby tego typu nazewnictwo stosować. I jak popatrzycie na proporcje, to których tutaj jest więcej? No zdecydowanie tych nieprzyjemnych, trudniejszych. Tak, bardzo Wam tutaj dziękuję, jak najbardziej, tak. Jest tylko jedna, która jest zdecydowanie przyjemna i to jest radość, i jedna, która jest taka neutralna, czyli może być in plus albo in minus. Możemy się przyjemnie zaskoczyć albo nieprzyjemnie. I słuchajcie, to nie przypadek, że tak to jest, ponieważ dzięki temu, że człowiek wykształcił sobie w sobie właśnie tego typu emocje, no to my jako ludzkość przetrwaliśmy do dzisiaj, bo tak naprawdę te emocje nas na drodze ewolucji chroniły. Chroniły przed niedźwiedziem, który gdzieś tam za drzewem się ukrył, albo przed tygrysem, prawda, gdzieś tam na sawannie, więc to nie przypadek, że takie emocje w sobie właśnie wykształciliśmy i że właśnie tych nieprzyjemnych jest więcej. Natomiast oczywiście są metody na to, żeby pracować nad odczuwaniem większej ilości tych przyjemnych emocji. Być może znacie jakieś metody, jak można pracować, żeby odczuwać więcej radości i emocji, które są pochodnymi emocjami właśnie od radości. Jeżeli znacie takie sposoby, to tutaj zapraszam do podzielenia się. Moim sposobem jest praktykowanie wdzięczności. Gorąco Was do tego zachęcam. Można to robić na różne sposoby. Ja akurat prowadzę dzień wdzięczności. Codziennie wieczorem zapisuję pięć punkcików, za które jestem wdzięczna. Co się takiego wydarzyło w ciągu dnia, za które jestem wdzięczna sobie. No i tutaj różne mogą być instancje, którym możemy być wdzięczni. Natomiast wierzcie mi, że tego typu praktyka naprawdę wzbogaca nasze życie o więcej tych przyjemniejszych doznań i emocji. Praktyka medytacji, super Joanna, wdzięczności, regularna aktywność sportowa, absolutnie tutaj wydzielają się endorfiny. I to jest świetny sposób na te przyjemne emocje. Yoga.
Też jestem fanką jogi, Emilia, i cudowna praktyka, która działa i na poziomie umysłu, i na poziomie emocji, i na poziomie ciała. I bardzo nas też oczyszcza, więc też gorąco polecam. Dziękuję bardzo, że tutaj się dzielicie. I tych sposobów jest sporo. Każdy z nas jest inny i każdy warto, żeby wybrał coś dla siebie. Natomiast to, co najważniejsze, słuchajcie, do zapamiętania z tematu właśnie nazywania emocji, to kwestia, żeby emocje nazywać. Nazywać emocje swoje, nazywać emocje innych. I samo już nazwanie emocji powoduje, że tak naprawdę natężenie jej spada i my jesteśmy już w mniejszym napięciu i można powiedzieć, że w mniejszym stresie, a tym samym jesteśmy w stanie też bardziej być empatyczni wobec innych osób, czyli nazywanie emocji swoich, ale też i nazywanie emocji innych osób. W koncepcji porozumienia bez przemocy mówimy o uczuciach. Oczywiście naukowcy rozróżniają, emocje i uczucia to nie to samo, natomiast na potrzeby tego webinaru uznajmy, że to to samo i że mówimy o tej samej kwestii. Kolejny temat, który też już się pojawił i też już ktoś tutaj pisał o słuchaniu i chapeau bas, bo faktycznie słuchanie to też o empatii, bardzo istotny element, którego brakuje nam w biznesie, bo my biegniemy, bo my często z tymi teczkami, czasem niezaładowanymi do końca, lecimy, bo tych zadań jest mnóstwo i gdzieś brakuje właśnie tej uważności versus druga osoba. I ważne, żeby wspomnieć o tym, że tak naprawdę prawdziwe słuchanie wiąże się z taką też pozytywną intencją, zrozumienia drugiej osoby, poznania punktu widzenia drugiej osoby, takiego podejścia też, że jeżeli ktoś ma inne zdanie niż ja, to też jest okej, to wcale nie musi być tak, że my po prostu tak samo myślimy. Czyli takie poszanowanie dla innego punktu widzenia, oczywiście też zainteresowanie rozmową, rozmówcą, być może poszerzenie horyzontów, a być może znalezienie jakiegoś rozwiązania i wsparcia drugiej osoby, więc to są niezwykle istotne kwestie. Teraz słuchajcie, po czym my możemy poznać, że ktoś nas słucha? Jakie macie tutaj swoje doświadczenie? Po czym poznajecie, że ktoś nas słucha? Parafrazuje cudownie. I tutaj za chwilę też będziemy o parafrazie. Patrzy na ciebie, zachowuje kontakt wzrokowy cudownie. Po tym, że nie patrzy telefon, brawo Jacek, absolutnie tak, ani w komputer, laptop. Zadaje trafne pytania, tak, choć zadawanie pytań może nas odciągać od empatii, natomiast oczywiście w takim słuchaniu biznesowym ważne jest też, żeby zadawać pytania i poszerzać wiedzę i dopytywać, natomiast no, przepytywanie to też nie jest coś, co buduje. Bardzo dużo ciekawych tutaj komentarzy się pojawia, nie ze wszystkimi nadążam. Sprawdzanie, czy komunikat został zrozumiany, czy nie uczestniczy w rozmowie, czy nie uczestniczy w rozmowie, czyli właśnie potakuje, prawda? To też jest absolutnie o tym. No i zdecydowanie, drodzy Państwo, uważne słuchanie jest o kontakcie wzrokowym, właśnie o potakiwaniu, o takim pochyleniu się w kierunku rozmówcy, takiej postawie ciała, która też pokazuje zainteresowanie, ale też i mimice, która pokazuje zainteresowanie. Czyli jeżeli my jesteśmy z drugą osobą, która jest smutna, a się na przykład śmiejemy, no to nie jest ta mimika, która gdzieś łączy nas, prawda, i buduje połączenie i buduje też, jest empatyczną postawą. No i oczywiście możemy też werbalnie mówić, aha, rozumiem, powtarzać to, co mówi druga strona, czyli stosować parafrazę. I to parafrazowanie, słuchajcie, jest też bardzo, bardzo ważne. I do niego też za chwilkę przejdziemy, bo to jako kolejny element rozwijania właśnie empatii tutaj potraktowałam w naszej prezentacji. Natomiast zobaczcie, jakie mamy bariery, które utrudniają słuchanie, które też stosujemy. No jesteśmy ludźmi i to się też zdarza, więc jeżeli znajdziecie teraz na tych najbliższych dwóch slajdach coś, co robicie, no to warto tutaj zastosować empatię i łagodność wobec siebie, powiedzieć sobie, no tak mam, to się zdarza, że tak się dzieje, więc jako eks-rekruterka mogę powiedzieć, że bardzo często też zdarzało mi się, słuchając kandydatów na rozmowach rekrutacyjnych, że przygotowywałam sobie w głowie kolejne pytanie, bo coś mnie tam zainteresowało i chciałam na przykład pogłębić. I to nie jest też dobra, budująca porozumienie i empatię
postawa, czyli pełne skupienie na rozmówcy, nieporównywanie też, nie mówienie, kto jest bardziej, tak, a wiesz, ja to miałam gorszą sytuację, bo mi to się zdarzyło, coś takiego. To też nie buduje empatii, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dana osoba jest w dużych emocjach. Czasami to, co mówi dana osoba, budzi jakieś skojarzenia w nas. Czasami utożsamiamy się z tym, co mówi, i też możemy skusić się na jakąś dygresję, na jakąś swoją opowieść, i to też potrafi bardzo zerwać nić porozumienia z rozmówcą. No, kolejne kwestie to filtrowanie, czyli słuchamy tylko tego, co nas interesuje, resztę gdzieś tam wyrzucamy z naszej głowy. Są też osoby, które wyszukują takie elementy, gdzie mogą się nastawić na jakąś kontrę i polemizować. I to też nie jest o empatii. Czasem możemy przekonywać ze swoich racji, starać się udowodnić, że to nasze jest faktycznie na wierzchu i że to my mamy rację, ale to też pokazuje, że no, to nie jest też działanie, które porozumienie z drugą osobą buduje. I tutaj lubię bardzo takie stwierdzenie, chcesz być szczęśliwy, czy chcesz mieć rację? Więc czasami jak się zapętlimy w jakiejś dyskusji, co mi się też zdarza, że się wkręcę, przyznam szczerze, warto sobie zadać takie pytanie, to ja chcę być szczęśliwy, czy ja chcę mieć rację? Naprawdę czasem nie warto dążyć do tego udowadniania, a nawet najczęściej nie warto. Zmiana toru, zmiana tematu, obracanie w żart właśnie na zasadzie takiej, jak było w filmie Brené Brown, a może kanapkę chcesz, próba rozweselania. I tutaj przypomina mi się, słuchajcie, film, który gorąco Wam polecam, animowany, w głowie się nie mieści. Dla mnie to jest cały film o empatii, w której występują właśnie różne emocje, generalnie akcja się dzieje w głowie człowieka. Jeżeli byście chcieli nabrać właśnie trochę takiej innej perspektywy, innego spojrzenia na emocje, to gorąco Was zachęcam, czy to z dziećmi, czy samemu, film animowany też warto sobie obejrzeć. Osądzanie. No tutaj ewidentnie temat, który nie buduje porozumienia, nadawanie etykiet, to jest coś, czego nie warto robić. No i udzielanie rad. I tutaj dwa słowa, które bardzo lubię, a tak naprawdę nie lubię. Robię wszystko, żeby jak najmniej ich używać. No choć pewne słowa mamy wdrukowane. Słowo musisz to jest słowo przemocowe, więc jeżeli ja mówię do sobie muszę iść dzisiaj do kina, no to nie jest dobre stwierdzenie. Lepiej, żebym powiedziała chcę iść do kina. I podobnie, jeżeli mówimy do drugiej osoby, to też warto to słowo wyrzucić ze swojego słownika, a przynajmniej orientować się, jak go używamy i zamieniać go jakimś innym. Podobnie słowo spróbuję. Magda napisała, również polecam i pewnie to w kontekście filmu, w głowie się nie mieści, tak, no świetny film, ewidentnie. Natomiast co, słuchajcie, jest z tym słowem spróbuj, co jest nie tak ze słowem spróbuj, co ono nam robi, jeżeli ktoś mówi, słuchaj, spróbuj otworzyć okno. To chce nam się otworzyć to okno, czy tak nie do końca? Tak, to słowo zakłada pewnego rodzaju porażkę. Taki daje, nie lubię tego słowa porażka, ale daje taki bufor, prawda, że może nam się to nie udać, że po prostu tego możemy nie zrobić. Więc słowo spróbuj też nie jest dobrym słowem i też warto je ze słownika wyrzucić. No i tutaj cytat z Dalaj Lamy, który bardzo lubię. Dalaj Lama ostatnio nie miał dobrego PR-u, ale to pomijmy. Cytat jest, kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego. Czyli o tym już mówiliśmy. Słuchanie uważne drugiej strony to perspektywa właśnie rozwoju i zdobycia czegoś, jakiejś wiedzy, której jeszcze nie mamy. Albo po prostu poznania perspektywy drugiej strony. No i parafraza, która się już pojawiła, więc tak szybciutko przez nią przejdziemy. Warto powtarzać swoimi słowami to, co zostało już powiedziane. No i tutaj po to, żeby usłyszeć, żeby zrozumieć i zaakceptować. No bo tak naprawdę, żeby skutecznie przekazać dany komunikat, to te trzy warunki potrzebują być spełnione. No i możemy używać różnych stwierdzeń. Jestem przekonana, że to robicie intuicyjnie. Ważne, żeby być sobą, żeby robić to w sposób właśnie taki swój, tak jak to czujecie, powtarzać
to, co powiedział rozmówca. No, parafraza jest no, po pierwsze takim ukłonem w stronę tej drugiej osoby, że my słyszymy to, co ona mówi, że słuchamy z uwagą, że jesteśmy w stanie powtórzyć. No i ma jeszcze inne korzyści, takie jak chociażby upewnianie się, że obie strony mają to samo na myśli. Porządkujemy, czasami mamy chaos w głowie i potrzebujemy sobie pewne rzeczy uporządkować, które zostały właśnie powiedziane i stąd też właśnie parafrazowanie. No i też ciekawy aspekt taki związany właśnie z wyciszaniem emocji, czyli jeżeli są jakieś emocje w rozmowie, to my parafrazując robimy pewnego rodzaju pauzę i po prostu je tonujemy. Także to też jest bardzo cenna kompetencja. I czasami wystarczy tylko powtarzać to, co powiedziała druga strona i to już jest ten kontakt i to połączenie i to empatyzowanie z tą drugą stroną. Bardzo dziękuję. Tutaj Kasia przypomniała tytuł. Pewnie pojawiło się pytanie, jak się ten film nazywa. Tak, w głowie się nie mieści. Buduj atmosferę partnerstwa i wzajemnego szacunku. Wydawałoby się, że to taka norma i że w zasadzie w tych czasach to podstawa współpracy. No nie zawsze tak się dzieje, więc warto, żebyśmy o tym pamiętali. Ja przyznam szczerze, że ostatnio odkryłam takie podejście my versus problem zamiast ja versus ty i ta metoda się doskonale sprawdza. W różnych trudnych sytuacjach, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy my i ta druga niefajna osoba, która nam tutaj jakąś trudność przynosi, a tak naprawdę podejście właśnie, że jestem ja i ty, jesteśmy razem, a po drugiej stronie jest ten nasz problem, to nasze zagadnienie, z którym potrzebujemy sobie poradzić. I taka rama, właśnie takie podejście bardzo, bardzo buduje porozumienie i zupełnie zmienia naszą perspektywę myślenia. Gorąco Wam polecam. Zawsze warto też podchodzić, że jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem łączącym interesy jednej i drugiej strony. No i też nie zgadzać się na coś jest okej. Czyli możemy też rozstać się w takim podejściu, że ty masz inne zdanie i ja mam inne zdanie i możemy na tym zakończyć, no albo jeżeli jest to ważne w kontekście naszego życia zawodowego, naszej pracy, jakiejś decyzji, no to możemy za jakiś czas wrócić do tematu, kiedy na przykład emocje opadną i z szacunkiem ze sobą rozmawiać. No i trzy rodzaje postaw, o których mówimy przy okazji właśnie komunikacji między innymi, no to jest uległość, asertywność i agresja. I tak jak tutaj na początku mówiłam, że przez niektórych empatia jest odbierana jako taka uległa postawa, wyjdą mi na głowę, jak będę empatyczna, no to zobaczcie, że to wcale tak nie jest. Tak naprawdę najbliższa empatia jest asertywność, czyli taki wzajemny szacunek. Ja jestem okej i ty jesteś okej. No, warto też zaznaczyć tutaj, że my, to jakimi dzisiaj jesteśmy, no to na to miało wpływ nasze wychowanie, geny oczywiście, doświadczenia życiowe, które mieliśmy, no i oczywiście się może zdarzyć, że i tą uległość mamy w sobie, albo i tą agresję i to jest też okej. Warto dążyć do asertywności, do szacunku do drugiej osoby i do partnerstwa i do tego podejścia, ja jestem okej i ty jesteś okej. No i przechodzimy, drodzy Państwo, do najważniejszego tak naprawdę elementu metody, która zbliża nas do podejścia empatycznego i którą bardzo sobie cenię. Bardzo cieszę się, że ona wchodzi nie tylko do przedszkoli, szkół, ale także do biznesu i że coraz częściej wybieracie właśnie szkolenie z empatii. No to jest właśnie komunikacja bez przemocy. Nazwa, która budzi czasami jakieś kontrowersje, nie lubimy tego słowa przemoc, ono nam się niefajnie często kojarzy, natomiast no, nazwa, która się przyjęła, czasem mówimy też NVC i to koncepcja stworzona właśnie przez Marshalla Rosenberga, nieżyjącego już psychologa amerykańskiego, który miał, można powiedzieć, trudne dzieciństwo. Jako nastolatek przeprowadził się z rodziną do Detroit. Tam sam doświadczył dyskryminacji. Był osobą żydowskiego pochodzenia i wiele tutaj epitetów w związku z tym pod swoim adresem usłyszał, ale też był świadkiem bardzo krwawych zamieszek właśnie na tle rasowym, które miały miejsce w Detroit wówczas. I to tak naprawdę zainspirowało go do stworzenia właśnie tej koncepcji.
I Marshall powiedział, że choć może nam się wydawać, że nasz styl porozumiewania się nie ma nic wspólnego z przemocą, no to zdarza się, że nasze słowa ranią i wywołują ból u innych, albo nawet u nas samych. No bo pamiętajmy, że poza tym, że komunikujemy się z innymi, no to bardzo też komunikujemy się ze sobą, prawda? Dużo tam do siebie gadamy w tej głowie i często nie są to wspierające nas słowa. Nie się z tym zgodzicie, prawda? No i czym jest porozumienie bez przemocy? To porozumienie współczujące, tak jak już wspomniałam, koncepcja opracowana przez Marshalla Rosenberga, która skupia się na uczuciach i potrzebach. Tak naprawdę ona jest o tym, że to, co nam, ludziom, jest wspólne, to te same uczucia i te same potrzeby, czy emocje, tak jak możemy też powiedzieć, tak jak mówiłam zamiennie, tutaj dzisiaj podczas webinaru stosuję te dwa pojęcia. I jeżeli chcemy budować partnerstwo z drugą osobą, to to jest ta wspólna platforma, właśnie uczucia i potrzeby. Jeżeli będziemy mówić o uczuciach i o potrzebach, szukać też tych potrzeb, i uczuć w wypowiedziach innych osób, komunikować też je, tak jak mówiła Brené Brown, no to będziemy budować porozumienie i to też oznacza, że będziemy pracować nad naszą empatią i będziemy jeszcze bardziej empatyczni niż jesteśmy. No i Ewa napisała, to wewnętrzny krytyk najczęściej gada w głowie. Dokładnie tak. Naturalny element, słuchajcie, który mamy, wewnętrzny krytyk. Przypomina mi się, jak byłam kiedyś na szkoleniu z myślenia wizualnego i prowadząca, pierwszą rzecz, jaką zrobiliśmy, to prosiła, żebyśmy narysowali wewnętrznego krytyka na kartce, no i potem wszyscy grzecznie tego wewnętrznego krytyka gdzieś tam w sieni, przy drzwiach mieli przyczepić i prowadząca powiedziała, i wewnętrzni krytycy są teraz tam, a my jesteśmy tutaj i uczymy się rysować. Każdy jest w stanie rysować. I to jest fajne podejście, czyli czasem tego krytyka trzeba uciszyć. No ale fajnie też jest, żeby zamienić to gadanie takie właśnie niekoniecznie wspierające w głowie na coś bardziej wspierającego. Co możemy sobie mówić, żeby siebie wspierać bardziej? I żeby te myśli w głowie były wspierające. Co sobie mówicie takiego, co was wspiera? To jest znów o empatii do siebie, prawda? Jak już mielibyśmy nawiązać do empatii. Zmienić mantrę. Jestem mądra, jestem ważna, super, dam radę. Uda się wewnętrzny. Po każdej nocy jest dzień, pięknie. Dziękuję sobie za coś, jestem wdzięczna. Super. I powiem wam szczerze, że dzisiaj możecie sobie zdecydowanie podziękować za to, że jutro będzie lepiej, że jesteście tutaj i że ten czas na ten webinar właśnie postanowiliście poświęcić, bo to jest zdecydowanie czas dobry. Jestem ponad to. Kto jak nie ja, bo jak nie ja, to kto? Super. No słuchajcie, to moglibyśmy piękną tablicę. Ciekawa jestem, czy można gdzieś to zapisać tutaj do naszego moderatora. Się zwracam. Czy gdzieś jest opcja zapisania właśnie tych pięknych myśli, które moglibyśmy jako dzisiejsza motta, kocham siebie, bo ja jestem swoim najlepszym przyjacielem. Cudowna wspierająca myśl, bardzo za tą myśl ci dziękuję, Marta. Stań przed lustrem i powiedz, kocham ciebie, po prostu. I ja jestem swoją najlepszą przyjaciółką czy przyjacielem. Cudowne myśli, cała biblioteka nam tutaj powstała, bardzo wam, czat zapisuje się automatycznie, dzięki bardzo Tomek za tutaj informacje. Czy to już nie narcyzm? No nie, Michał, to jeszcze nie narcyzm, to tylko wspieranie siebie i autoempatia. Zawsze przychodzi następny dzień. Także wracając do porozumienia bez przemocy, no bo czas tutaj nam ucieka, godzina już nam minęła, a ja jeszcze mam trochę ważnych treści dla was, więc mówimy w empatii, w porozumieniu bez przemocy o dwóch fazach, o fazie właśnie empatii, czyli połączenia z tą drugą osobą, wsłuchania się właśnie w rozmówcy z głębokim takim właśnie współodczuwaniem, to chyba jest lepsze słowo niż współczucie. I choć te słowa czasami funkcjonują wzajemnie, no tak jak wspomniałam, mamy tutaj trudność z tym tłumaczeniem tego słowa compassion. Stąd też jedno i drugie się pojawia. No i też szczere wyrażanie siebie, czyli po pierwsze łączę się z tą drugą osobą, a po drugie szczerze wyrażam siebie.
No i założenia NVC, które też chciałam Wam pokazać i które no, są tak naprawdę podstawą całej tej koncepcji. Troszeczkę już o nich mówiłam, bo mówiłam właśnie o tych samych potrzebach, że my tak naprawdę mamy te same potrzeby, natomiast różne ulubione sposoby, tak zwane strategie według NVC, ich zaspokajania, bo każdy z nas ma potrzebę odpoczynku, to jest potrzeba, która jest wspólna dla nas wszystkich. Dzisiaj tutaj nie jestem w stanie przekazać Wam materiałów, natomiast w sieci znajdziecie i listę potrzeb według NVC i listę uczuć według NVC, czyli jeżeli wpiszecie lista uczuć NVC, to wyskoczy Wam, już nie pamiętam jaka strona, ale na pewno strona, na której będzie taka lista i przyznam szczerze, że ja taką listę uczuć i potrzeb mam przy łóżku i często z nią sobie pracuję, nawet jak zapomnę i gdzieś tam brakuje mi jakiegoś słowa, to wyciągam sobie tą listę i zaglądam i myślę sobie, ok, to jaka tutaj potrzeba moja nie została zaspokojona, a jaka została zaspokojona, a jakie to uczucie. Więc wracając do tematu, że mamy te same potrzeby, a różne strategie na ich zaspokojenie, no to przykładem świetnym może być potrzeba właśnie odpoczynku i to, że ktoś ma strategię zaspokajania tej potrzeby, jadę nad morze, a druga osoba jadę w góry. Na przykład, prawda? I różne strategie i na tym polu mogą powstawać różne konflikty. Szakal zaraz będzie, Jacek. Trochę cierpliwości. Zaraz będzie szakal i będzie żyrafa. Żyrafa już jest, no tak, to słusznie zauważyłeś. Żyrafa, słuchajcie, jest ewidentnie językiem, który jest preferowany właśnie przez koncepcję NVC i za chwilkę tutaj przejdziemy do tego właśnie języka szakala, który jest językiem przemocy, ale to chwila jeszcze cierpliwości. Potrzeby wszystkich ludzi są tak samo ważne i co najmniej możemy je wziąć pod uwagę, jeśli nawet nie możemy spełnić, zaspokoić tych potrzeb drugiej strony. Ja bardzo wierzę, słuchajcie, że ludzie z natury są dobrzy i też przyczyniają się do dobra innych, o ile robią to z własnej woli. I takie też jest założenie NVC, czyli my mamy dobre intencje, my zakładamy, że ta druga strona chce tak naprawdę dobra innych. A jeżeli no, zachowuje się w jakiś taki sposób dla nas trudny, krzyczy na przykład, czy stosuje przemoc, to jest to nic innego jak właśnie takie, można powiedzieć, dramatyczna próba zaspokojenia swoich potrzeb, można powiedzieć wyraz pewnego rodzaju bezsilności. No bo wszelkie działanie właśnie zgodnie z tą czwartą zasadą to próba zaspokojenia potrzeb, a ludzie nie działają przeciwko nam, tylko właśnie ku spełnieniu swoich potrzeb. Czyli jak mówią nam nie, no to oznacza, że czemuś innemu mówią tak, na przykład odpoczynkowi, nie chcą na nas czegoś zrobić, bo chcą punktualnie wyjść z pracy i pójść na przykład na jogę. Czyli mówią tak jodze, a mówią nie temu, żeby coś dla nas zrobić na przykład za 15:15, kiedy o 4:00 kończymy pracę. Każda krytyka, każdy osąd, gniew, właśnie to, co przed chwilką mówiłam, jest tragiczną próbą zaspokojenia potrzeb danej osoby. No właśnie, a uczucia informują nas o tych zaspokojonych i niezaspokojonych potrzebach. I tak jak mówiliśmy o tych przyjemnych uczuciach i nieprzyjemnych, czy też emocjach, no to ewidentnie tutaj mamy przełożenie. Czyli jak jest trudna emocja, to oznacza, że potrzeba została jakaś niezaspokojona. I możemy szukać na tej naszej liście, jaka to potrzeba tutaj, jakiej tutaj potrzeby nie zaspokoiliśmy. Konflikty rodzą się z przekonania, że jest tylko jeden sposób zaspokojenia danej potrzeby. Czyli tylko jedna strategia jest dobra, najlepsza i po prostu idźmy w jej kierunku, wszystkie inne nie będą dobre i to też nie jest właściwe podejście. No a nawiązanie kontaktu z drugą osobą to kolejny właśnie krok do rozwiązania konfliktu, a pierwszym jest kontakt z własnymi uczuciami, potrzebami, czyli tak jak mówiliśmy o tych maskach, na początku kontaktuje się ze sobą, zwłaszcza kiedy właśnie czuję, że są emocje, że się coś dzieje w moim ciele. Pytam siebie to, z czym teraz jestem, może to złość, może wściekłość, a może nawet furia. No i dopiero później nawiązuję ten kontakt z drugą osobą. Jeśli chodzi o pytania, to później też będę się do tych pytań odnosić. Widzę, że tu Karolina zapytała, ludźmi kierują jedynie ich własne potrzeby i ich chęć zaspokojenia. Tak, zgodnie z koncepcją Marshalla Rosenberga, porozumienia bez przemocy, to potrzeby kierują właśnie
ludźmi przede wszystkim. No i stąd się też biorą różne sytuacje, które mogą być dla nas trudne. Może się wydawać, że koncepcja NVC jest dosyć skomplikowaną koncepcją i że o wielu rzeczach trzeba pamiętać. My oczywiście na szkolenie rozkładamy to wszystko na czynniki pierwsze, ćwiczymy, tak żeby to się wszystko utrwaliło. Ja gorąco też zachęcam do stosowania takiej metafory, właśnie pewnie macie prawo jazdy albo część z was ma. Być może pamiętacie ten moment, kiedy pierwszy raz usiedliście do auta. Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, byłam przerażona, ale jak to, jakieś sprzęgło i jeszcze tutaj mam patrzeć na tablicę rozdzielczą, tu jeszcze jakieś znaki na drodze, ludzie się kręcą, jak ja mam to wszystko ogarnąć? Może być takie poczucie, zwłaszcza kiedy pierwszy raz stykamy się właśnie z koncepcją porozumienia bez przemocy. Od czegoś warto zacząć, warto się najpierw na czymś tam skupić, chociaż na przełączeniu tych biegów, prawda, że wciskam sprzęgło, przełączam bieg, no teraz coraz częściej przemieszczamy się autami z automatycznymi skrzyniami biegów, natomiast ja pamiętam, że przede wszystkim to mnie na początku męczyło i na tym się skupiałam i po prostu warto skupić się na jednej kwestii jakiejś, która nas zainteresuje być może podczas tego webinaru i ją po prostu ćwiczyć i praktyka czyni mistrza. No i oczywiście bycie wyrozumiałym dla siebie, empatia dla siebie, danie sobie czasu. To jest ewidentnie kwestia, która tutaj jest też konieczna, więc komunikacja empatyczna w oparciu o NVC to taka komunikacja, w której nie ma obwiniania, nie ma osądzania i nie ma żądań. No i przechodzimy już do żyrafy i do szakala. Marshall Rosenberg, gdybyście chcieli sobie zerknąć do filmików na YouTubie, jest ich sporo. On bardzo często właśnie występuje z pacynkami. Z pacynkami też często występuje Joasia Berendt, która może powiedzieć, że jest taką prekursorką tematu porozumienia bez przemocy właśnie w Polsce i autorką też kilku książek. Ja nie mam dzisiaj pacynek, natomiast mam zdjęcia, jako że uwielbiam robić zdjęcia, no to są zdjęcia. No i cóż, mówimy właśnie w porozumieniu bez przemocy o dwóch koncepcjach językowych, czyli o języku żyrafy i o języku szakala. Oczywiście język żyrafy to język empatyczny, język, który rozpoznaje uczucia i potrzeby swojej i drugiej strony, no i otwarcie je wyraża. Język szakala to z kolei ten język, który wywiera nacisk, który czasem manipuluje, wywiera presję, stawia siebie ponad drugim człowiekiem. Ja jestem bardziej okej, okay, no a ty niekoniecznie jesteś okej. Okay. No ignorowanie tutaj też wchodzi oczywiście potrzeb i uczuć tej drugiej strony, no ale też i potrzeb i uczuć własnych, bo to też może być przemoc na samym sobie, tak jak mówiliśmy o tej empatii do siebie. I tak jak już wspominałam i powtórzę jeszcze raz, jesteśmy tylko ludźmi i my naturalnie w swoim życiu używamy jednego i drugiego języka. Im więcej emocji, tym częściej może się zdarzyć, że gdzieś tam idziemy na automacie i właśnie tym językiem szakala pójdziemy. I tutaj warto też to zauważać po prostu. I tutaj też guru od empatii i porozumienia bez przemocy mówią, zdarza mi się pojechać szakalem, po prostu, jestem tylko człowiekiem. Natomiast warto też wtedy, kiedy jesteśmy w zasobach tak zwanych, kiedy jesteśmy w stanie być empatycznymi, warto jak najczęściej właśnie kierować się tym podejściem koncentracji na uczuciach i potrzebach swoich i tej drugiej właśnie strony. W NVC mamy jeszcze rozróżnienia fakty i obserwacje versus oceny i opinie, poza tym, że właśnie język żyrafy, język szakala, uczucia versus uczucia rzekome, potrzeby versus strategie i prośby versus żądania. No i zapomniałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo na szkoleniu zawsze pytam o skojarzenia, z czym wam się kojarzy szakal, z czym wam się kojarzy żyrafa. Tutaj no nie mamy zbyt dużo czasu. Chętnie bym wam też to pytanie zadała. No szaka to pewnie pewnego rodzaju przebiegłość, kombinowanie, prawda, bycie takim trochę cwanym. No a żyrafa to podobno ssak, który ma największe serce. Tak jak mówiliśmy o tej już erze serca, no to tutaj to serce, które zobaczcie, pompuje krew bardzo, bardzo wysoko, czyli też takie bardzo silne serce, pewne siebie serce. No bo empatia jest o sile i o pewności siebie, tak jak już mówiłam, to nie jest słabość. No i też jak gdzieś tam sobie kojarzycie zdjęcia właśnie żyrafy, no to bardzo często ona występuje w okolicy tych akacji takich parasolowych, prawda? No i podobno tymi akacjami w dużej mierze się
się żywi, więc takie skojarzenie właśnie, że te akacje, no to kolce, no a ona jakoś sobie z tymi kolcami radzi. No w naszym życiu też jest sporo kolców i język empatii, język porozumienia bez przemocy, to też język, który no, radzi sobie właśnie z tymi kolcami. Ktoś napisał, że pyszczek miły ma szakal. No ma miły pyszczek i słuchajcie, czasem nam się zdarza być szakalem i też warto to zaakceptować i dać sobie taką łagodność i wybaczyć też sobie, że czasem tym szakalem jesteśmy. Jacek napisał, że żyrafy też wyznają zasadę milczenie jest złotem. Nikt nie wie, jak się rozumiewają. No tak głęboko nie znam życia żyraf. Tutaj pewnie moglibyśmy na ten temat podyskutować. Zapraszam na szkolenie, Jacku, być może, że będzie okazja do tego, żeby ten temat jeszcze poruszyć. No i teraz słuchajcie, w porozumieniu bez przemocy mamy w takim komunikacie właśnie standardowym mamy cztery kroki, czyli mówimy o spostrzeżeniach, o uczuciach, o potrzebach i o prośbach. Mówiąc o spostrzeżeniach, warto jest, żeby odnosić się do konkretnych, zaobserwowanych faktów. Trochę użyć taki język, jakbyśmy obserwowali dane zdarzenie językiem, czy okiem kamery. Tutaj bardzo się przydają cytaty różnego typu, coś, z czym po prostu nie da się dyskutować, coś, co jest taką wspólną platformą, nie opinią. Uczucia, mamy listę uczuć, potrzeby, no i prośby. O konkretne czyny, konkretne działania. No i tutaj mamy też w zestawieniu właśnie drogi szakala i drogi żyrafy. Możemy taki komunikat zastosować właśnie według schematu, który tutaj się pojawia na tym slajdzie, ale też zachęcam Was do tego, żeby robić to po swojemu. Tak jak Wy to czujecie, używać takich słów, jakie są Wam najbliższe, czyli załóżmy, że coś się wydarza, mąż na przykład nie pozmywał naczyń albo koleżanka po raz kolejny nie wysłała nam raportu na czas. No i mówimy, tak, kiedy trzeci raz spóźniłaś się z raportem dla mnie, to ja czuję złość teraz i potrzebuję tutaj takiego poczucia bezpieczeństwa, że ten raport do mnie na czas będzie przychodził, dlatego proszę, następnym razem przyślij mi ten raport, na przykład przed godziną 14. Czyli idziemy takimi czterema krokami w komunikacji. Najpierw odnosimy się do faktu. I tutaj ważne, żeby to nie były nasze myśli, jakieś oceny, tylko właśnie jak najbardziej fakt, tak po raz trzeci za późno wysłałaś mi ten raport po 14 na przykład. Potem odnosimy się do naszych uczuć i za chwilkę pokażę to rozróżnienie między tymi uczuciami rzekomymi, a tymi prawdziwymi uczuciami i emocjami. No oczywiście uniwersalna lista potrzeb, która tutaj wchodzi w grę, no i jak najbardziej konkretna prośba też sformułowana językiem pozytywnym. Tak, język żyrafy brzmi jak metoda Foucault, super, Żaneta, zdecydowanie tak, fakty, uczucia, korzyści i oczekiwania, bardzo podobny model. Co jest w tym wszystkim najważniejsze, to żeby mówić od siebie i tego też się uczymy w metodzie Foucault, żeby mówić o swoich emocjach, o swoich uczuciach i właśnie nie używać tych uczuć rzekomych, to za chwilkę do tego przejdę, ale jak jesteśmy już przy modelu informacji zwrotnej, czyli przy Foucault, no to pamiętajmy, że jak udzielamy tej informacji zwrotnej, to najważniejsza w tym wszystkim jest intencja. My się nastawiamy na to, żeby budować relację i nie ją niszczyć, tylko chcemy po prostu z tą osobą drugą, gdzieś coś się wydarzyło, chcemy jej udzielić tej informacji zwrotnej, tej mniej przyjemnej, no bo te przyjemne też są oczywiście bardzo ważne i te pozytywne i docenianie. I do tego też za chwilkę przejdziemy. Natomiast to, co niezwykle istotne, to właśnie, żeby to była ta jednoznaczna, pozytywna intencja, za którą też stoi taka chęć rozwoju drugiej osoby, bo być może, że nikt jej jeszcze o tym nie powiedział do tej pory, natomiast my o tym powiemy i wówczas no, ta osoba ma szansę się rozwinąć, prawda? Jeżeli weźmie tą, no może też nie wziąć tej informacji zwrotnej, może ją zostawić i powiedzieć, nie, tutaj to nie jest obszar, nad którym potrzebuję popracować. No i oczywiście też unikamy przekazywania informacji zwrotnej pod wpływem emocji, czyli tutaj wchodzi nasza samokontrola, o której już mówiliśmy. Rozróżnienie między uczuciami rzekomymi, a takimi prawdziwymi uczuciami z listy właśnie uczuć NVC.
Jeżeli mówimy, że czuje się ignorowany, albo czuje się oszukany, albo czuje się lekceważony, no to tym samym przenosimy troszeczkę tą odpowiedzialność na tą drugą stronę, bo ty mnie ignorujesz, bo ty mnie oszukałeś, bo ty mnie zlekceważyłeś. No i tutaj już jest takie, można powiedzieć, może być pewnego rodzaju zaognienie tej naszej relacji. Czyli lepiej powiedzieć, czuję złość, czuję niepewność, czuję smutek. Zdecydowanie warto operować właśnie tymi uczuciami, które są na liście uczuć. I z uczuciami, słuchajcie, naszymi, no, nikt nie może dyskutować. Moje uczucia są moimi uczuciami, prawda? Czyli też ten komunikat ja od siebie. Pojawiają się, Szaka nie używa fuko, prędzej ofuka ofiarę. Tak, powiedziała Ewa. No i zdarza nam się, słuchajcie, że my tego szakala używamy, tak? I że po prostu tym językiem też pójdziemy. Tutaj mamy takie zestawienie, właśnie jakie to są te uczucia prawdziwe, jakie uczucia rzekome, możecie sobie zobaczyć, jakie słowa no, nie wspierają też komunikacji. Chociaż nam się czasem wydaje, że to właśnie to czuje się pominięty na przykład. To też w życiu zawodowym często czujemy, chciałbym ci powiedzieć, że się czuję pominięty, natomiast no, pamiętajmy, że to gdzieś już przenosi tą odpowiedzialność na drugą stronę. No i Marshall Rosenberg powiedział, słuchaj, czego ludzie potrzebują, a nie tego, co o tobie myślą. I to jest cudowna sztuka, przyznam szczerze, że ja cały czas jej się uczę, żeby wychodzić z tej perspektywy właśnie takiego analizowania tego, co ta druga strona myśli o mnie, co tam jest pod spodem i tak dalej. Czego potrzebuję? Jaka potrzeba za tym stoi? I nawet wypowiedzenie tej potrzeby. Zapytanie, może ty potrzebujesz na przykład odpoczynku, a może ty potrzebujesz poczucia bezpieczeństwa, tak zgaduję, że pewnie potrzebujesz poczucia bezpieczeństwa, no, powoduje, że słuchajcie, po drugiej stronie bardzo często jest takie wow, no faktycznie, no potrzebuję tutaj, albo potrzebujesz pewności. Czyli no, te potrzeby mogą być bardzo różne po tej drugiej stronie, chociaż tak jak wspomniałam, ta lista jest uniwersalna dla nas wszystkich. My wszyscy mamy te same potrzeby, natomiast inne strategie na ich zaspokojenie. No i kolejny element, jak mówiliśmy o tej informacji zwrotnej, która jest tą informacją zwrotną rozwijającą, czy taką informacją zwrotną, która ma pokazać no, pewien obszar, który nie działa tak, jak powinien, kiedy też mówimy o tych naszych niezaspokojonych potrzebach, no to są też sytuacje, kiedy pewne nasze potrzeby są zaspokajane. No i tutaj też wchodzi empatia. No, bardzo ważne jest, żeby to wyrażać, żeby to uznanie, które mamy dla drugiej strony, wyrażać w naszej codziennej pracy. Przyznacie, że my potrzebujemy takiego uznania, prawda, na co dzień i docenienia też tej naszej pracy. I ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli nie dostaję czegoś, na przykład w swoim otoczeniu, no bo przyznam szczerze, że nie wszyscy menadżerowie mają umiejętność wyrażania uznania. Świetnie działa, słuchajcie, modelowanie, czyli potrzebuję więcej uznania pod adresem mojej osoby, no to zaczynam sama tym uznaniem się dzielić i zaczynam sama to stosować i naprawdę, słuchajcie, działa. Przetestowałam, naprawdę działa. Czyli chcesz otrzymywać uznanie, no to dziel się też tą doceniającą informacją zwrotną. No i według NVC mówimy o konkretnych sytuacjach, czyli bardziej o konkretnej osobie, o konkretnej sytuacji, przepraszam, o sobie też oczywiście, o potrzebach, które zostały zaspokojone i też jakie uczucia w nas to wywołało. I tutaj no, ten schemat zdecydowanie się sprawdza. My czasami mamy takie tendencje, żeby wyrażać uznanie dla osoby, prawda, że no bo ty jesteś taka zorganizowana, na przykład uporządkowana. I to nie jest najbezpieczniejsze podejście. No i patrzę, czy mamy czas. Mamy czas, to opowiem wam taką historię, którą też opowiada na swoich szkoleniach Richard Wolstadt. To osoba, która napisała książkę Komunikacja transformująca, to też jest komunikacja oparta o empatii i tak naprawdę zbliżona też metodologia do NVC. Richard opowiada taką historię, kiedy to rodzina trafia do jednego z amerykańskich psychologów, to się wszystko działo w latach 70., terapeutów. On też tą historię właśnie zna od tego terapeuty.
miała miejsce następująca sytuacja. Oni podróżowali we czwórkę, dwójka rodziców i dwóch chłopców na wakacje. Podróżowali takim starym amerykańskim autem. No i po środku tego auta leżała taka ciężka, szklana popielnica. Być może, że kiedyś widzieliście w filmach, albo może mieliście okazję takim starym amerykańskim autem się kiedyś przyjechać z taką ciężką, szklaną popielnicą, więc taka właśnie popielnica tam była, czy popielniczka. I podróżowali sobie właśnie we czwórkę, jechali na wakacje. Jeden z tych synów był takim synem, można powiedzieć, nadpobudliwym, który był nieco bardziej wymagający dla rodziców, niż drugi, który był bardzo spokojny, można powiedzieć grzeczny. To cudne słowo też, grzeczny. No i tych dwóch synów sobie siedziało z tyłu i jakoś wyjątkowo ten jeden taki nadpobudliwy był bardzo tego dnia właśnie spokojny. I matka w pewnym momencie odwróciła się i mówi do niego, załóżmy, że to był Johnny. Johnny, jakim ty grzecznym, spokojnym chłopczykiem jesteś. Na co Johnny chwycił popielnicę i rzucił z całej siły szybę przed nią. No, sytuacja była bardzo niebezpieczna, na szczęście nic się nie wydarzyło. Niemniej jednak no, oni potem trafili do tego terapeuty. No bo dziwne, prawda, zachowanie, że dziecko na stwierdzenie, że jest grzecznym chłopcem, rzuca popielnicą. No i co się okazało? Okazało się, jak terapeuta z nim zaczął pracować, że on sobie tak siedział z tyłu tego auta, a w jego głowie kłębiły się różne myśli. Myśli takie, jak to nienawidzi swojego brata, jak to brat jest hołubiony przez rodziców i że fajnie by było, gdyby oni właśnie mieli wypadek i gdyby ten brat zginął. No i na tą myśl nagle odwróciła się mama, jakim ty grzecznym chłopczykiem jesteś. I w tym momencie Johnny rzucił popielniczką. Zatem to taki dość drastyczny przykład, z jakiego powodu nie używać uznania versus bo ty jesteś taki, a taki, tylko właśnie konkretnie do zachowań. I ważne, słuchajcie, żeby nie zawierać porównań, o tym też już mówiliśmy, żeby konkretnie do sytuacji się odnosić i też żeby nie zawierać sobie oczekiwań, bo my czasami udzielamy takiej pozytywnej informacji zwrotnej, no bo coś tam byśmy chcieli i to nie jest dobra droga. No i teraz mam do Was pytanie, czy można przesadzić z wyrażaniem uznania? Czy można robić tego za dużo? Jaka tutaj jest Wasza opinia? Zaraz powiem, czym jest zasada 3 do 1, bo pewnie też jesteście ciekawi, tutaj na slajdzie mam. Ale najpierw właśnie tutaj ciekawość mnie zżera, co tam uważacie. Pewnie, że można, wtedy zaczyna to już nie mieć znaczenia. Jeśli jest szczere i adekwatne, to nie. Bardzo cudowne, cudowna odpowiedź i to jest dokładnie to, słuchajcie. Jeżeli to jest szczere i tak jest z głębi serca, o tym sercu dzisiaj mówimy, nie zawierające jakichś oczekiwań, to nie ma takiej możliwości, żeby przesadzić, tak? Bo my mamy to wyczucie i wiemy, że tyle to jest okej. Okay. Jak najbardziej tak. No i teraz obiecałam Wam, że wyjaśnię, czym jest zasada 3 do 1. Sformułował ją John Gottman, amerykański psycholog, który być może słyszeliście, pracował z parami, nagrywał pary, na podstawie nagrań był w stanie ocenić szybko, dosyć, czy dana para ze sobą będzie, czy jednak się rozstanie. Między innymi tutaj takim wskaźnikiem była taka emocja jak pogarda. Co ciekawe, pogarda w badaniach ekmanowskich w pierwszej kolejności też znalazła się w tych 7 podstawowych, ale potem ją Ekman wykreślił i dzisiaj mamy 6 zamiast 7. Natomiast właśnie pogarda pokazuje, że no, związek ma nikłe szanse na przetrwanie. Ale wracając do zasady. John Gottman stworzył właśnie taką zasadę. Jeśli chcesz mieć dobrą relację z drugą osobą, jeśli chcesz, żeby ta relacja trwała, żeby było porozumienie między wami, stosuj zasadę w życiu prywatnym 5 do 1, a w życiu zawodowym 3 do 1. I ta proporcja jest następująca. 3 komunikaty pozytywne lub neutralne versus 1 negatywny. Gorąco Was zachęcam do stosowania tej zasady, no bo jeżeli nam się proporcja odwraca, i wiecznie mam jakieś pretensje do koleżanki przy biurku, no to nie wyobrażam sobie, żeby ta relacja była relacją taką wspierającą. Pewnie ona będzie gdzieś tam
trudno. Trzy razy pochwal i raz ochrzań. No kanapka, no to nie jest kanapka, bo kanapka zakłada, że przyjemne, nieprzyjemne, przyjemne i od kanapki odchodzimy tutaj. Trenersko też jesteśmy tutaj uświadamiani, że to nie jest najszczęśliwsza metoda pracy. Natomiast ogólnie, gdybyśmy wzięli do worka wszystkie słowa, które zdania, które wypowiedzieliśmy danego dnia, możemy z siebie na przykład nagrać, tak? Zrobić taki eksperyment i odhaczyli, które były neutralne, które były pozytywne, które były negatywne i proporcje będą 3 do 1, no to jest okej, okay, tak? To tak naprawdę bardziej dla zobrazowania, że niezwykle istotne jest to, żeby te pozytywne informacje zwrotne były i to uznanie nasze też, żeby stosować. Stosujecie w waszych organizacjach jakieś właśnie formy uznania, macie jakieś może systemy, programy, wiem, że w niektórych firmach to funkcjonuje, być może macie kudosy, czyli takie, no albo w formie elektronicznej, albo w formie papierowej, no bo to też różnie bywa. Gotowe można powiedzieć, że informacje już takie, do których można coś dopisać, tak, wielkie dzięki, dobra robota, na LinkedInie, u mnie w pracy jest proporcja 1-3, łączę się w bólu, mamy kudosy, super Ewelina, kartki z podziękowaniem, super. I to jest, słuchajcie, bardzo dobra też strategia i to też jest o empatii. Piszę maile z podziękowaniem, super. Sama piszę indywidualnie mailowo. Dobrze jest, jeżeli reprezentujecie HR albo jesteście menedżerami, to dobrze jest też tworzyć takie praktyki i zachęcać innych do tego, żeby też to robili. Choć tak jak wspomniałam, można też to modelować. Czyli jeżeli sami piszecie, same piszecie, no to też spodziewam się, że gdzieś tam tą atmosferę i ten klimat właśnie wzajemnego doceniania się wokół siebie tworzycie. No i teraz podsumowując ten model, ten moduł tak naprawdę związany z komunikacją empatyczną, warto wspomnieć, że taki uważny, empatyczny rozmówca to taki właśnie, który skupia się na tej drugiej stronie, który jest cierpliwy, który szanuje ten drugi punkt widzenia, dąży do zrozumienia drugiej strony, właśnie do tych zrozumienia też intencji, do usłyszenia potrzeb, okazuje wsparcie i uznanie. No i jest otwarty też na tą drugą stronę. Fajnie. Joanna napisała program Recognition, pochwała na dyplomie, punkty na kafeterii, super. Super, to są fajne rozwiązania, zachęcam też właśnie do wprowadzania takich w waszych organizacjach, bo to naprawdę działa. No i niezwykle istotny temat, słuchajcie, w każdej trudnej sytuacji, w której doświadczamy, gdzie wchodzą w grę emocje, zaczynamy tak naprawdę od siebie. Ważne jest, żeby zwrócić się do siebie i połączyć się ze sobą i ćwiczyć właśnie tutaj też autoempatię. Jednym ze sposobów jest nazywanie swoich uczuć, pytanie siebie to, z czym teraz jesteś, co jest teraz żywe w tobie. Możecie teraz na chwilę się zatrzymać, poddychać sobie kilka razy i zapytać się, co jest teraz we mnie żywe, jakie uczucie, jaka emocja, z czym teraz jestem. Możecie się podzielić, jak macie ochotę, możecie zatrzymać dla siebie. To jest niezwykle istotne, słuchajcie, w sytuacji, kiedy dzieje się jakiś trudny dialog w pracy na przykład, czy jesteśmy na jakimś spotkaniu, gdzie też padają jakieś słowa, które powodują, że my też wchodzimy w emocje. Czyli zatrzymaj się i zapytaj siebie, co jest teraz we mnie, jaka emocja jest teraz ze mną. Może to jest poddenerwowanie, może poirytowanie, a może to jest złość. Brené Brown zrobiła takie badania na podstawie swoich warsztatów, w których badała, jak dużo emocji przeciętny Amerykanin jest w stanie nazwać. Jak sądzicie, ile emocji jest w stanie nazwać przeciętny Amerykanin? Może wiecie? O, dziękuję, Żaneta. Dziękuję z serducha za twoją wdzięczność. Przeciętny Amerykanin ile nazywa emocji? Jedną radość, 5. No blisko jesteśmy, między 1 a 10, słuchajcie, dokładnie 3. Kamila, byłaś bardzo blisko. 3 emocje. Brené Brown mówi happy, sad and mad, czyli szczęście, złość i smutek.
swojej książce ostatniej Atlas Serca Brenna opisuje 87 emocji w języku angielskim. Cały czas tłumaczenie jeszcze polskie nie powstało, choć książka już ma kilka ładnych miesięcy. Myślę sobie, że to wcale nie jest takie łatwe przetłumaczyć emocje, bo wchodzą w grę jakieś naprawdę takie bardzo delikatne kwestie i subtelne różnice. Więc ćwiczenie autoempatii, słuchajcie, jeżeli mamy na przykład wkrętę galupa wysoko, albo chcemy po prostu ją ćwiczyć, to też rozwijanie naszego słownika emocji, czyli uczenie się nazywania emocji. No bo mamy złość, ale możemy mieć też poddenerwowanie, możemy mieć wściekłość, możemy mieć furię, no i tak dalej, i tak dalej. Możemy używać bardziej niecenzuralnych słów, którymi też teraz przychodzą na myśl. Tak, Iwona, zdecydowanie Brené Brown to były trzy emocje według właśnie jej badań. Natomiast myślę sobie, że to też możemy ćwiczyć i nad tym też możemy pracować. To też jest rozwijanie empatii, kiedy my uczymy się nazywać tych emocji i poszerzamy ten nasz słownik. No i teraz, słuchajcie, mam dla Was króciutkie ćwiczenie. Mamy jeszcze szczęśliwie czas, bo bałam się, że może nam czasu nie starczyć. Dziękuję, Jacek. Dziękuję bardzo. Weźcie sobie kartkę papieru, jeśli gdzieś tam macie pod ręką. Ja wychodzę z założenia, że nawet najbardziej tępy ołówek nie zastąpi najbardziej wyostrzonego umysłu i kartka papieru i długopis czy ołówek to świetna sprawa. Przypomnijcie sobie jakąś sytuację, to będzie właśnie ćwiczenie na empatię dla siebie. Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy o coś prosiliście drugą stronę, prosiłeś, no i usłyszeliście nie. Dzięki, Ewa. Domyślam się, że się już ze mną żegnacie. Jeszcze mamy pół godzinki, jeszcze będzie czas na pytania. Zatem zapiszcie tą swoją prośbę. Rozczarowanie może być też, jak najbardziej. To też jest ok. Czyli jakaś potrzeba też nie została zaspokojona. Czyli zapisujemy swoją prośbę, którą wyraziliśmy właśnie w tej rozmowie z drugą osobą. Następnie zapisujemy, jakie uczucia towarzyszyły w momencie usłyszenia tego nie. Tutaj fajnie jest posłużyć się właśnie tą listą uczuć z NVC, no i później jaka niezaspokojona potrzeba towarzyszyła tym uczuciom. Tutaj też lista. Taka króciutka analiza i króciutkie ćwiczenie na empatię dla siebie. Gdybyście chcieli po webinarze, no bo na webinarze już nie będziemy mieć czasu, to możemy pokusić się o poempatyzowanie z tą drugą stroną. Czyli wtedy, kiedy ta druga strona powiedziała nie, no to powiedziała tak jakiejś swojej potrzebie. No i pytanie, co wybrała, jaką swoją potrzebę chciała zaspokoić poprzez powiedzenie nam nie. I to już jest trochę trudniejsza sztuka, jak najbardziej można też z tym sobie popracować. No dobrze, słuchajcie, to powoli zbliżamy się już do końca na mojego wykładu, można powiedzieć, połączonego z rozmową pewnego rodzaju z Wami. I chciałam Wam opowiedzieć o jednym z narzędzi, które jest jedną z metodyk Agile'a, zwinnego podejścia, no bo świat jest bardzo zmienny i my potrzebujemy stosować metodyki zwinne. I jedną z tych metodyk jest właśnie metodyka design thinking oparta na empatii. To kreatywne i empatyczne właśnie projektowanie rozwiązań, produktów i usług, podejście, które warto stosować w kontakcie z klientem, w badaniu właśnie prawdziwych potrzeb klientów, bo my, czy to mamy klientów wewnętrznych, czy mamy klientów zewnętrznych, bardzo często idziemy na automacie i nam się coś wydaje. To też obserwuję, że sami HR-owców, którzy wchodzą do nowej organizacji i mówią, to ja im zrobię teraz to, im zrobię to i tamto, to im wprowadzę, tamto im wprowadzę. No i ja pytam, a zapytałeś, czego potrzebują?
I to pytanie, słuchajcie, jest szczególnie istotne, żeby właśnie zapytać tą drugą stronę, czego tak naprawdę potrzebuje, no i też poempatyzować z tą drugą stroną. No i tutaj jest bardzo ciekawy też przypadek Dugadica, szwajcarskiego inżyniera, który projektował urządzenia medyczne. Być może słyszeliście tą historię, być może to coś nowego dla Was. Dugadic projektował urządzenia do rezonansu magnetycznego. Któregoś dnia był w szpitalu, no i obok niego zauważył rozhisteryzowaną dziewczynkę, bardzo płaczącą, przerażoną, czekającą właśnie na badanie rezonansem magnetycznym wraz ze swoimi rodzicami. Było to dla niego bardzo mocnym przeżyciem, no i zaczął zgłębiać temat. Dowiedział się, że w tym szpitalu 80% dzieci przed badaniem właśnie rezonansem dostaje środki na uspokojenie. Bardzo go to poruszyło i no, dowiedział się właśnie o metodzie design thinking, gdzie pierwszym punktem jest poempatyzuj z tą drugą stroną, z tym klientem. No i on zaczął właśnie z tym klientem, z tymi dziećmi empatyzować. I co wymyślił? Wymyślił rezonans magnetyczny, który jest częścią pewnego scenariusza, pewnej opowieści bajkowej. Pierwszy scenariusz, który powstał, to scenariusz, gdzie dziecko wchodzi na statek piracki. Rodzice dostawali dzień wcześniej, oczywiście wszystko tak jak tutaj na ilustracji jest pomalowane, tak jakby oni wchodzili na ten statek piracki, to koło ze statku jest wejściem, można powiedzieć tym otworem, gdzie wjeżdża dziecko poddawane rezonansowi. Rodzice dzień wcześniej dostają cały scenariusz gry i mówią właśnie, że to będzie taka przygoda, że będzie statek, że żeby piraci nie dostrzegli dziecka, to będzie musiało przez pewien czas leżeć nieruchomo właśnie, jak już wejdzie na ten statek. Cała opowieść i słuchajcie, po wprowadzeniu właśnie tego udoskonalenia, po tego typu zmianie, potem prototypowano jeszcze różne rozwiązania, powstał statek kosmiczny, inne opowieści, natomiast to co najważniejsze, tylko 10% dzieci w szpitalu właśnie tymże musiało mieć podawane środki na uspokojenie. Także cudowna historia pokazująca właśnie, że design thinking to potęga. Tak, dzieci chciały tam wracać, bardzo Ci dziękuję Aniu, dokładnie tak to było, słuchajcie, Dugadic mówił właśnie też w swojej opowieści o tym, że najcudowniejsze było to, jak usłyszał właśnie wypowiedź jednego z rodziców, że moja córka powiedziała, mamo, ja chcę tam wrócić następnego dnia. Więc to była no, fantastyczne potwierdzenie, że ta metoda faktycznie działa. No i design thinking właśnie składa się z 5 kroków. Po pierwsze empatyzuj z tym bezpośrednim odbiorcą, tutaj były dzieci. Zdefiniuj potrzeby tego klienta, generuj pomysły, prototypuj, czyli tworz różne próby produktów, no i testuj w sposób przerostowy, testuj i badaj, na ile dane rozwiązania tutaj się sprawdzają. No dobrze, słuchajcie, jeszcze jedno ćwiczenie na sam koniec, ćwiczenie, które też no, jest ćwiczeniem przez Richarda Wolstada, często stosowanym na jego szkoleniach, bardzo je lubię. Chciałam Was poprosić, żebyście, jeśli chcecie, zamknęli sobie oczy, a jeśli nie, to nie, i pomyśleli o sobie, która miała duży wpływ na Wasze życie. W sposób taki pozytywny spowodowała ta osoba, że albo zaczęliście coś robić, albo przestaliście coś robić i to miało duże znaczenie. Być może podjęliście jakąś bardzo ważną dla Was decyzję życiową. Być może, że to jest ktoś z Waszej rodziny, może ktoś z pracy, a może osoba, której nigdy nie poznaliście, na przykład autor jakiejś książki albo osoba publiczna, która Was inspiruje. Pomyślcie o takiej osobie, która miała właśnie na Was wpływ. Nie potrzebujecie się dzielić tutaj, kto to jest. To, co dla mnie ważne, to żebyście napisali, podzielili się tym, co ta osoba zrobiła, co robiła, jakimi cechami się wykazała, czy wykazywała wtedy, że właśnie miała na Was taki wpływ, że spowodowała, że podjęliście daną decyzję,
że coś zaczęliście robić. Co takiego ta osoba miała w sobie? Jaka była? Albo jaka jest cały czas? Empatyczna, zainteresowana moim życiem, moimi problemami, wsłuchała się w naszą historię. Cudownie. Śmiało, jaka jeszcze była? Jest ten moment, żeby się podzielić. Charyzmatyczna, wierzyła we mnie, dała mi drugą szansę, mocno wspierała, aby nam się wspólnie powiodło. Super. Wspierająca. Coś mi umknęło w międzyczasie. Doceniająca, poświęcająca mi dużo czasu. Podniosła mnie z kolan, czyli była obok w jakiejś trudnej chwili pewnie. Zawsze mnie wysłuchała, wytrwała, chwaliła mnie, była pomocna. Bardzo Wam dziękuję tutaj za to podzielenie się. Wierzyła w sukces. Wierzyła we mnie, wierzyła w sukces. No właśnie, cudowne cechy. Richard Bostad mówi tak, gdziekolwiek nie pojadę, on jest Nowozelandczykiem, szkoli na całym świecie. Gdziekolwiek nie pojadę, kogokolwiek nie szkolę, bo szkoli i biznes, ale także i wojsko szkoli, no, różne grupy społeczne. I on mówi, że ktokolwiek by to nie był na moim szkoleniu, to ludzie wymieniają te same cechy tak naprawdę. Właśnie życzliwość, właśnie wspieranie, cierpliwość, wysłuchiwanie, chwalenie. To są te cechy, słuchajcie, które budują porozumienie z drugim człowiekiem. No i teraz, jeżeli my chcemy mieć wpływ na innych ludzi, jeżeli jesteśmy menadżerem, być może w naszych organizacjach też chcemy wdrażać pewne kwestie, warto, słuchajcie, no tak właśnie działać, wierzyć w inne osoby, być wytrwałymi, chwalić, być pomocnymi. Także tutaj gorąco Was właśnie do tego typu działań i właśnie empatycznych, no bo to wszystko jest o empatii. Gorąco Was do tego zachęcam. No i dla tych najbardziej wytrwałych mam niespodziankę jeszcze jedną, a potem właśnie odpowiedzi na ewentualne pytania, a coś tam się pojawiło z tego, co widziałam. Więc tak, możecie zapytać siebie teraz na koniec, z czym jestem, z czym kończę ten webinar, jaką ilustrację tutaj mogę sobie wybrać, co mi się kojarzy. I to dla Was też nie potrzebujecie się tutaj tym dzielić. Także wybierzcie sobie jakiś obrazek, który z Wami rezonuje. Nie ma żyrafy, jest słoń dla odmiany. Nick Vujčić, Ewa poleca filmy na YouTube. Super. Jak najbardziej. Także zapraszam, żebyście sobie wybrali ilustrację, która z Wami rezonuje, z tym, czym teraz jesteście. No i żebyście zapamiętali, czy to może jest 2D, a może 4B, a może jeszcze jakieś inne miejsce, bo za chwilkę będę mieć dla Was mały prezencik w postaci cytatu, który pojawi się pod zdjęciem. To jak już zapamiętane, ostatnie sekundy na zapamiętanie. Tak jeszcze przedłużam, bo myślę, że może gdzieś głos dociera z pewnym opóźnieniem, więc zapamiętujemy. No i cytat dla Was. Może to będzie coś, czego faktycznie na dzisiaj potrzebujecie. Aleksander zapytał, dlaczego ten stereotyp męża niemyjącego? Przepraszam Cię, Aleksander, za ten stereotyp. To jest taki, wiesz, stereotyp z dawnych czasów, u mnie już jest zmywarka, więc dzielimy się z mężem tak, że on wkłada, ja wyjmuję i tutaj jest wszystko w porządku. No ale to też pokazuje, że my mamy swoje stereotypy, tak? I trenerzy też są ludźmi. I też stereotypów używają. Ostatnio w prezentacji miałam z kolei też przy okazji empatii ilustrację mamy w fartuszku, która się tam schyla do dziecka i też któraś z uczestniczek powiedziała, o, mama w fartuszku. Tak nam się kojarzy właśnie zwykle mama w fartuszku, więc usunęłam to zdjęcie, no ale kurczę, trafił mi się stereotyp męża niemyjącego. Tutaj bardzo ciekawe podejście i pytanie Ani. A mianowicie, gdzie leży granica pomiędzy podejściem empatycznym a egzekwowaniem ustalonych efektów, na przykład w projekcie? No słuchajcie,
Tutaj tą granicę każdy potrzebuje no, sam sobie nakreślić. To jest bardzo ciekawe pytanie i to jest też no, duży temat, tak bym powiedziała. Natomiast no, praca jest jaka jest i my potrzebujemy egzekwować pewne rzeczy i tutaj podejście miękko do człowieka, twardo do zadania na pewno się bardzo sprawdza. No i też przede wszystkim podejście empatyczne do siebie. Tak? Czyli jeżeli ja mam jakąś trudność z tym egzekwowaniem, bo domyślam się, że może też tak być, że jest pewnego rodzaju trudność, że mam takie poczucie, że może nie wiem, za bardzo, jakoś za mocno, no to połączę się ze sobą, tak, w pierwszej kolejności, na ile jest tutaj ta empatia do siebie, jakie uczucia są dzisiaj we mnie, jakie potrzeby, być może zaspokojone, być może niezaspokojone, więc to jest, słuchajcie, no... Na to pytanie każdy potrzebuje sobie sam odpowiedzieć i kontakt ze sobą, nazywanie swoich uczuć. Pamiętajmy o tym, że empatia nie jest słabością, że tak naprawdę to jest nasza siła. I no, trochę to też może być o takim głębokim wchodzeniu w drugą osobę, prawda? O jej mają za dużo pracy na przykład, prawda? No i tutaj wchodzą też pewnego rodzaju nasze oceny, czy faktycznie mają za dużo pracy. Warto też językiem faktów, językiem potrzeb, więc no, trudne pytanie też i tutaj każdy sam zdecydowanie potrzebuje się do tego odnieść i bym powiedziała, że empatia do siebie jest tutaj odpowiedzią. Ciekawe pytanie bardzo Michała. Jak realizować balans pomiędzy szakalem a żyrafą w odniesieniu do potrzeb pracodawcy a potrzeb pracownika? No słuchajcie, no też bym powiedziała, że odniosę się do tego, co mówiłam o tych maskach spadających, czyli żeby się odnieść do potrzeb pracodawcy, no to w pierwszej kolejności warto pomyśleć o sobie i o swoich potrzebach, tak? Trudno jest realizować potrzeby pracodawcy w momencie, kiedy nasze potrzeby nie są zaspokojone. I tutaj jestem też zwolenniczką balansu, równowagi, dbania przede wszystkim o siebie, no bo jeżeli my własnych potrzeb nie zaspokoimy, no to trudno jest, żeby zaspokajać potrzeby pracodawcy. Jak realizować balans między szakalem a żyrafą? No, dbać przede wszystkim o siebie i o to, żeby też no, dobrze się czuć w relacjach no i wówczas jak my będziemy, słuchajcie, sami z sobą okej, okay, będziemy mieć takie poczucie, że jesteśmy zadbani, no to będziemy mieć dużo większą łatwość właśnie w zaspokojeniu potrzeb naszego pracodawcy. No i tutaj też myślę sobie, że wchodzi temat konfliktu, bo może być konflikt, prawda, między potrzebami pracownika a potrzebami pracodawcy. No i kolejna historia, taka historia, która miała miejsce w Stanach, gdzie był ogromny konflikt związany z pewną ziemią właśnie w jednym z zachodnich Stanów, konflikt między ekologami, Indianami, czyli tubylcami, narodem rdzennym i władzami danego regionu. No i były prowadzone mediacje. I słuchajcie, w momencie prowadzenia mediacji to, co ważne, to właśnie szukanie tych wzajemnych, tych samych tak naprawdę potrzeb. Jest to dosyć skomplikowane, ale możliwe. I tutaj taką wspólną potrzebę, która została wyciągnięta na światło dzienne. Nie było to proste, bo rozmowy mediacyjne trwały, zdaje się, że 2 dni. No było znalezienie takiej potrzeby właśnie, czy wartości, bo może to bardziej wartość, trudno mówić o potrzebie, żeby dokładnie była tak sformułowana, a mianowicie umiłowanie tej ziemi. Wszyscy oni, i ekolodzy, i władze, i Indianie mieli właśnie taką potrzebę umiłowania tej ziemi. No, tam są też takie potrzeby związane z naturą i ze środowiskiem, więc myślę, że tutaj jedna z tych potrzeb byłaby wzięta pod uwagę. Tutaj jeszcze jest pytanie, jak udzielać rad, będąc empatycznym, jakich słów można użyć? No zgodnie z koncepcją porozumienia bez przemocy, no rady nie są dobre, słuchajcie, bo każdy z nas jest inny. I naprawdę czasami może nam się wydawać, że najbardziej empatycznie, z po prostu sercem na dłoni, my chcemy komuś dać tą radę, a ta rada może kogoś po
prostu bardzo zakłuć w serce, więc ja jestem zwolennikiem mimo wszystko, no żeby od tych rad odchodzić i żeby jednak wsłuchiwać się w drugą osobę, bardziej powtarzać to, co ona mówi, właśnie bardziej odzwierciedlać to, co w niej jest, mówić o potrzebach, właśnie o uczuciach, natomiast no, dawanie rad no, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście możemy być w roli mentora, prawda? I tutaj już wchodzi dawanie rad przy roli coacha, nie, natomiast przy roli, mi bliższy jest coach niż mentor, stąd też taka moja odpowiedź. Więc no tutaj możemy mówić o swoim doświadczeniu, czyli po prostu ja mając taką sytuację, doświadczyłam tego i tego i zrobiłam to i to, czyli jak najbardziej mówimy językiem faktów, no, wydarzyło się to i to, ja zrobiłam to i to i wtedy to zadziałało. I to chyba byłaby odpowiedź na to pytanie, czyli jeżeli w środowisku zawodowym na przykład jestem mentorem i potrzebuję udzielić komuś rad albo chcę wejść w taką rolę mentora, bo przychodzi do mnie nowy pracownik i pyta i chce tej rady, no to zdecydowanie w ten sposób. Natomiast pamiętajmy, tam gdzie są emocje, gdzie są jakieś trudne sytuacje, gdzie to podejście empatyczne jest bardzo ważne, to dawanie rady może naprawdę bardzo zakłuć w serce, choć nam może się wydawać czymś no, bardzo z serca, tak? Tak, Michał napisał, temat ciekawy, trudny do wdrożenia w aktualnym miejscu pracy, zmiana podejścia może, ale nie musi przynieść efektu z uwagi na przyzwyczajenia, tu jest praca u podstaw. Dokładnie tak, słuchajcie, to opublikuję to, bo to też tutaj w tej sesji questions and answers się pojawiło. Ktoś powiedział mądry, chcesz zmieniać świat, idź do swojego domu i kochaj rodzinę. I powiedziałabym, że wdrażanie empatii w organizacji jest ogólnie trudną bardzo praktyką. Ja też szkoląc empatii spotykam się z różnymi bardzo podejściami. Zdarzyło mi się właśnie, że też ktoś powiedział, Iza, to tutaj do mnie o jakichś uczuciach, ja mam cele do osiągnięcia, więc na taką reakcję też możemy napotkać. Natomiast możemy pewne drobne rzeczy wokół siebie stosować sami, jak najbardziej możemy też pewne praktyki wobec siebie, wobec też relacji z drugą osobą stosować. Natomiast no, wdrożenie w organizacji to już jest na pewno duży temat i pamiętajmy, że trudno jest bardzo zmienić, chyba nie jest możliwe zmienienie drugiego człowieka. Może inspirując jakoś możemy coś tam dotknąć jakiegoś obszaru, jakoś poruszyć, ale to, na co mamy pewien wpływ, to na siebie, prawda? Na to, co my robimy wokół siebie, na to, jakiego rodzaju my techniki stosujemy i Was gorąco zachęcam właśnie do tego podejścia. To zaspokojenie swoich potrzeb, czy może potrzeba osiągnięcia narzuconego celu? No, te dwa pojęcia, słuchajcie, bym tutaj rozróżniła, no bo z jednej strony cel, a z drugiej strony zaspokojenie potrzeb. Pamiętajmy o tym, że potrzeby, mówimy o potrzebach uniwersalnych dla wszystkich ludzi i te potrzeby właśnie naszego zarządu, potrzeby naszej organizacji, no warto byłoby przełożyć też na język tych potrzeb NVC, by móc o tym rozmawiać i porównywać, zestawiać, prawda, narzucone cele i potrzeby. Więc pamiętajmy o tym, że ta lista potrzeb i lista uczuć to jest narzędzie, które warto, z którego warto skorzystać. Ten temat jest oczywiście złożony i w trakcie innego webinaru trudno tutaj też no, cały program wdrożenia Wam pokazać, jak można by było to zrobić, natomiast odpowiedzią zdecydowanie są te wspólne nasze potrzeby i wspólne uczucia, które my ludzie mamy tożsame. No dobrze, drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję. Wychodzę też z wdzięcznością z naszego webinaru. Michał napisał, że widzi szansę w zmianie komunikacji własnej i to jako wniosek za spotkanie. Dzięki. Super, Michał. Szapoba dla Ciebie. Warto gdzieś tam właśnie zajrzeć do siebie i zastanowić się, co ja mogę zrobić po tym webinarze od siebie. Może coś zainspiruje innych, może mogę coś pokazać. Także to jest jak najbardziej świetny sposób. Mamy za minutę, zatem żeby nie przedłużać, pięknie dziękuję, z ogromną wdzięcznością kończę webinar.
prezentację, możemy wysłać mailem, ona też, nagranie będzie dostępne na YouTube, tak jak tutaj też było potwierdzone. Bardzo dziękuję za Waszą aktywność, za Wasze zaufanie i podziękujcie też sobie w myślach za to, że ten czas znaleźliście i że tutaj 2 godziny towarzyszyliście mi i towarzyszyliście sobie. Pięknie dziękuję, no i gdzieś tam do zobaczenia na ścieżkach, zapraszam też oczywiście do pełnej wersji szkolenia, dzisiaj mieliśmy zajawkę Empatia w biznesie, które też między innymi Waldką Akademia prowadzę. Dobrego popołudnia dla wszystkich, pełnego uważności i empatii.